Państwa budynek nie jest pierwszym i nie będzie ostatnim, który będzie podlegał zapewne takiemu procesowi wykwaterowania. Jak do tej pory postąpiliśmy według utartej praktyki. I wynikło z tego to, że zrobił się nagle taki szum. Niemniej jednak postanowiliśmy się naprawić to i z Państwem spotkać i wytłumaczyć, w czym jest rzecz. W MPGL stara się racjonalizować gospodarkę mieszkaniową w całym mieście. Dlatego też po przeglądach budowlanych, po sprawdzeniu stanu budynku, jego lokalizacji, konstrukcji, wszystkiego tego, co ma wpływ na jakość mieszkania, część budynków jest skwalifikowanych do wysiedlenia po to, żeby ograniczone zasoby, jakie posiadamy, jeżeli chodzi o możliwości remontów, przeznaczać na te budynki, które są perspektywiczne i w które można inwestować. Tak się złożyło, że Państwa budynek jest jedyny w tym otoczeniu, które tam, z którym sąsiaduje, czyli w budynkami podłączonymi do miejskiej sieci ciepłowniczej. Są to budynki spółdzielcze, ale nie ma, z racji jego stanu technicznego, z racji konieczności wielu robót, które należałoby w nim zrobić, o czym Państwo doskonale wiecie, są tam i wspólne ubikacje, są problemy z wilgocią, są problemy z wentylacją, z kominami. Pani Basiu, Pani mi pomoże, jakie co do tych problemów technicznych, które należałoby rozwiązać. Proszę Państwa, żeby zmodernizować Państwa budynek i doprowadzić do sytuacji takiej, że będzie tam centralne ogrzewanie, a nie ogrzewanie węglowe i niska emisja, gdzie do nas wpływają pisma od spółdzielni, że im śmierdzi, jak wypalicie w swoich piecach, bo dym na nich leci. Niestety ten budynek został zakwalifikowany, tak jak już powiedziałem, do wykwaterowania. Nie znaczy to, i to też nie zostało zawarte w tym piśmie, że Państwo już dzisiaj natychmiast macie się wyprowadzać i koniec. Oznacza to tylko tyle, że dla Państwa będziemy szukali lokali, które przyjmiecie i do których będziecie się mogli przeprowadzić. Przeprowadzka nie jest miłą rzeczą, nawet jeżeli się to robi z własnej woli, a co dopiero, jeżeli to jest przymus. Z tego sobie też doskonale zdajemy sprawę. Rada Miejska w uchwale, która dotyczy gospodarowania zasobem mieszkaniowym, daje możliwość zwolnienia do 3 lat z czynszu osoby, które są przekwaterowywane i wykonają jakieś remonty adaptacyjne na danym budynku, na danym mieszkaniu, które przyjmą. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Będziemy Państwu proponowali nie mieszkania, które będziecie sobie musieli wyremontować, a mieszkania, które będą dla Państwa przygotowane. Mam na myśli tu, że będą tam wymienione okna, drzwi, przygotowane posadzki pod położenie sobie już docelowych podłóg, bo tego niestety nie wiemy, kto będzie mógł co zrobić. Wszelkie instalacje również będą sprawne i będzie to robione w cały czas w uzgodnieniu z Państwem. Nikt nie określił, jak dobrze pamiętam, żadnego terminu, do którego macie się Państwo, znaczy powinniście Państwo opuścić ten lokal, swój lokal mieszkalny, czy w ogóle opróżnić budynek. Dlatego, że mamy tych wykwaterowań sporo w mieście i ten proces jest długi i trudny, z czego sobie zdajemy sprawę. Natomiast bardzo poproszę, pomimo emocji, jakie to wszystko rozbudziło, podejść do tego w sposób chłodny i racjonalny. Będziemy Państwu proponowali mieszkania, zapewne, jeżeli nie o takim samym, to o lepszym standardzie. I tyle, co chciałem powiedzieć tytułem wstępu. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, tylko bardzo poproszę, żebyście Państwo zadawali je pojedynczo, żebyśmy się nie przekrzykiwali razem, bo to nie chodzi o to, żeby się kłócić, a o to, żeby sobie wyjaśnić wszelkie niejasności. Bardzo proszę. Słucham. Miasto jakieś mieszkania na dzień dzisiejszy?
cały... Zapewne tak. Jeżeli będziemy mieli takie mieszkania, będziemy się kontaktowali z każdym z Państwa z osobna, już indywidualnie, i przedstawiali propozycje. Od Państwa będzie zależało, czy ją przyjmiecie, czy jej nie przyjmiecie. Są, proszę Pana, dam przykład prosty. Łagiewnicka 34, w ubiegłym roku wykwaterowywany budynek. Akurat tam z tego względu, że były tylko dwa mieszkania, reszta tam była przychodnia i przychodnia się wyprowadziła, więc nie było sensu utrzymywania całego tego budynku. Osoby, które tam zamieszkiwały, dostały bardzo porządne propozycje na Piaśnikach i w Kropaczowie na Łagiewnickiej, na Sportowej, na Sportowej. W normalnych blokach takich w standardzie spółdzielni, z centralnym ogrzewaniem i wszelkimi wygodami. Do tego jeszcze my ze swojej strony również przygotowaliśmy te mieszkania poprzez wymianę okien, instalację elektrycznej po części, instalacji wodkan i przygotowaliśmy ściany, tam drobne wyburzenia, jakieś pawlacze, nie pawlacze, jak dobrze pamiętam. I w tej chwili ostatnia rodzina jest na końcówce przeprowadzki. Do tego, tak jak mówiłem, zwolnienie z czynszu na 3 lata, bo tyle możemy maksymalnie. Niestety więcej nie możemy, bo tutaj nas wiąże uchwała Rady Miejskiej. Przepraszam, a co z lokalami użytkowymi? Lokale użytkowe mają pierwszeństwo wszelakie, jeżeli chodzi o wybór nowej lokalizacji. Ale proszę powiedzieć, jakie lokalizacje? Bo jeżeli ja prowadzę samochód fryzjerski, lokalizacja ja rozumiem. Jest przypadkowa. Proszę Panią, jeszcze raz. Nikt nie mówi, że jutro ma Pani się stamtąd wyprowadzać. To jest pierwsze. Stały kontakt z Panią kierownik i jeżeli Pani, nie wiem, zobaczy gdzieś lokal, który Pani odpowiada, lokalizacja, bo ja wiem, to jest specyficzne, zgadzam się i tutaj trzeba patrzeć pod klienta. Ma Pani rację, jasne. Przepraszam, to nie jest to kwestia lokalizacji, kwestia, nie każdy lokal nadaje się pod taką działalność. Zgadza się. To są wymogi sanepidowskie. Tak. A właściwie Wasze lokalizacje, bo ja to Pani znam przypadkowo w tej lokalizacji, inwestowałam w niego duże pieniądze, bo tyle roku temu Pan osobiście mi wyraził zgodę na wymianę okien. I teraz ja na nowo, ja włożyłam te pieniądze i teraz mam co? Na nowo pieniądze pada następny lokal? Już odpowiadam. Nie mając pewności, że tam będę działać? Jasne, proszę Panią. Tak samo i z jakichś innych budynków też pół roku temu ktoś mógł dostać zgodę na zrobienie czegoś w danym swoim lokalu, bo jeszcze nie była podjęta decyzja co do tego, że rzeczywiście będzie zgoda na opróżnienie budynku. Przykro mi, gdybym wiedział, proszę mi wierzyć, to bym powiedział, nie, proszę Panią, proszę sobie szukać nowej lokalizacji, ale wiem to od 2 miesięcy i dopiero teraz mogę działać. Jeszcze raz, nikt nie każe Państwu się już wyprowadzać. To jest proces, który będzie trwał rok, półtorej, nie mam pojęcia. Jak Państwo, jeszcze raz, my będziemy Państwu proponowali lokale albo o standardzie takim, jaki w tej chwili macie. Ja mówię teraz o mieszkaniach. Już przejdę do lokali użytkowych. Lub wyższym. Natomiast jeżeli chodzi o lokale użytkowe, podobnie zdaję sobie sprawę z poniesionych nakładów i lokal, który będzie Państwu proponowany, jeżeli trzeba będzie dokonać jakichś remontów, bierzemy na siebie również te remonty, które powiedzmy przygotowują lokal do użytku, natomiast nie pod specyfikę firmy. O, może tak. Tak, tylko teraz ja przepraszam bardzo, bo ja mam gabinet stomatologiczny, który też musiałam praktycznie od zera wyprowadzić do stanu używalności. Ja to, co kiedyś zainwestowałam, ja mogę bazować na tym i kierunkując to i dbając po prostu o ten zakład, mogę pracować dalej. Natomiast w takiej sytuacji, jak Państwo teraz nas stawiacie, ja znowu teraz muszę zaczynać wszystko od początku. Mnie został zaproponowany taki miejsce, był tam gabinet naprzeciwko Black Red White, na Katowickiej 25, był tam kiedyś gabinet. Ja jeszcze nie byłam tam, było obejrzeć, ponieważ prosiłam o kalkulację, najpierw jeszcze nie otrzymałam, ale byłam kiedyś, z tego czasu byłam u koleżanki w tym momencie. I to, co mi się kojarzy, wie tam brudno, ciemno i jeden wielki smród. I ja znowu zacznę od początku.
znowu nowe miejsce, gdzie jest 5 gabinetów stomatologicznych dookoła. Wiadomo, że na pacjenta czy klienta trzeba sobie zapracować, nie trwa to dzień ani dwa, prawda? A czas ucieka, koszty są wysokie i praktycznie ja staję znowu w takiej sytuacji, że ja znowu od nowa muszę inwestować. Dobrze. Proszę Państwa, ponieważ oprócz mieszkań, gdzie sytuacja jest w miarę klarowna, bo standard mieszkań jest porównywalny dla każdego, każdy chce mieć porządne okna, drzwi, podłogi, tynki. Jeżeli chodzi o lokale użytkowe, ja sądzę, że będziemy mogli rozmawiać, jeżeli Państwo zdecydują się na jakąś lokalizację i będzie ona Państwu odpowiadała, co do zakresu naszej pomocy. Dobrze, przepraszam bardzo, jeżeli wejdę w słowo. Załóżmy, wymogi sanitarne epidemiologiczne dotyczące placówek medycznych wyglądają w ten sposób, że ja muszę mieć dwie ubikacje, jedna dla pacjentów, druga dla personelu i oni się tego bardzo mocno trzymają. Ja wiem, jak ja otwierałam ten gabinet, była sytuacja taka, że to był wspólny przedsionek, prawda, dwie kabiny dla pacjentów i dla personelu, prawda? Przyszła komisja i oczywiście musiałam poprawić, zrobić przedsionek, prawda, dwoje drzwi, dwie umywalki, czyli w sumie czworo drzwi i ja teraz to, Państwo mi to zapewnicie? Jeżeli będzie trzeba, to tak. No to przepraszam, jeszcze skończę, bo wie Pan, jeżeli trzeba będzie tak, bo to wszystko się na takim obiecywaniu opiera. Wie Pan, ja pamiętam, że myśmy już ten temat przerabiali 3 czy 4 lata temu i były potem nawet takie deklaracje z Państwa strony, że my, zaistniała pomyłka, ta działka w ogóle pozostaje nienaruszona, budynek również, natomiast były nawet propozycje i obiecanki, że podłączą nas do centralnego ogrzewania. Wie Pan, to jak to teraz nie można, przedtem można było? Pan mówi, że ludzie środowisko zanieczyszczają. Ja rozumiem, że zanieczyszczają, ale gdybyśmy byli podłączeni do centralnego ogrzewania, nie można dostać na to jakieś dotacje, żeby powiedzmy w ramach walki o tą ekologię zrobić to, czy zwiększyć standard mieszkań. To jest piękny budynek, Panie Prezesie. Zgadza się. Proszę nie Panią, żałujmy się wszystko... o solidnych podstawach. Gdyby tylko zarządca, który przez tyle lat się nim opiekował i on dbał właściwie o niego, nie wyglądał tak, jak wygląda. Ja mam gabinet 17 lat. Ja nie widziałam, żeby przez te 17 lat była klatka malowana. Jasne. Ja szybko też dwa słowa powiem odnośnie tego, co Pani doktor powiedziała, że 4 lata temu były podchody, że tak się wyrażę. Też nam przysłano, postawiono nas przed faktem dokonanym pod ścianą, przysłano nam powiadomienia o wypatrywaniu. I mieliśmy przed sesją Rady Miasta spotkanie z panem Karczem, wiceprezydentem, który powiedział, zaproponował nam, lokatorom, że jest możliwość podłączenia nas do nitki ciepłowniczej. I my powiedzieliśmy w odpowiedzi do niego, że tak, że byśmy się zgodzili na to. Taka propozycja z jego ust padła w naszym kierunku. Tutaj pani Kalina też była na tym spotkaniu 4 lata temu i była taka propozycja. I myśmy tą nadzieją też żyli, że nas podłączą do tej nitki ciepłowniczej. Ja mam też jakieś takie pytanie. Pan mówi tutaj o budynkach, że mieszkaniach, że nam dacie taki standard, jaki mamy. Pytanie, stać was na takie wydawanie mieszkań o wyższych standardach, a nie stać was na remont tego budynku? 4 lata temu był potężny remont dachu. Sześć lat. To wszystko, ale to nie jest dużo okres czasu, powiedzmy, to jest sprawa raczej świeża. Przecież tam jest olbrzymia połać, prawda? Olbrzymia powierzchnia. Zostało wyrzucone masę pieniędzy, czy nie szkoda tego? Ale skoro przedtem stwierdziliście Państwo, że ten budynek pozostanie, bo on może jeszcze stać i nikomu nie zagraża, to teraz to nadzór budowlany stwierdził, że ten stan techniczny jest taki, że trzeba go coś z tym zrobić. Poprosimy może o jakiejś skali tej decyzji. Ten budynek też tyle lat stoi, proszę Pana, i jakoś nie było problemu dla mieszkańców Bierzowca. Teraz raptem się jakieś donosy znalazły. Ale to Tu Świętochłowic ma kominy, ma piece i nie przeszkadza to nikomu, a tutaj raptem praktycznie do siebie przeszkadza. To jedyny budynek w tej okolicy. To jest pierwsze. Drugie, proszę, ale chwileczkę. Ciężko jest wyprowadzić kogo.
kogoś, kto mieszka... Czy mogę odpowiedzieć choć na jedno pytanie, bo jeżeli państwo będziecie dalej mówić jeden przez drugiego, to raz, i jeden po drugim, to ja zapomnę wreszcie, o co pytała pierwsza osoba. Dobrze, proszę bardzo. Proszę państwa, żeby zrobić jakikolwiek remont i modernizację, i tak państwa należałoby stamtąd wyprowadzić. To jest pierwsze. Drugie. Oczywiście można zrobić wszystko. Pod warunkiem, że się ma pieniądze. A chciałem powiedzieć, nie wiem czy państwo czytacie w prasę, czytacie informacje, które cyklicznie zamieszczamy. Mieszkańcy Świętochłowic, mieszkający w budynkach należących do gminy, czy zarządzanych przez gminę, będących własnością gminy, zalegają tylko 40 milionów złotych. To jest pierwsze. Na bieżąco, po 4 latach mojej pracy tutaj, ściągalność bieżąca zwiększyła się o 10 punktów procentowych. Czyli teraz nie płaci nie 50%, a 40%. 60% mieszkańców płaci. W państwa budynku zaległości to jest 170 tysięcy, ponad. Państwa budynek został kiedyś, nie przeze mnie, zakwalifikowany jako budynek o standardzie socjalnym ze względu na to, że tam są, że jest niski standard. Więc teraz tak. Mamy budynek o standardzie socjalnym i mamy budynek w pełni komunalny, gdzie możemy zainwestować pieniądze. No, ja wiem, że to państwa nie przekonuje. Zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast rachunek ekonomiczny mówi, inwestujmy w to, co ma przyszłość, a nie pchajmy pieniędzy w miejsce, które tak czy tak jest przeznaczone jako ten socjal o niskim standardzie. Bo teraz... nie wiem, wykwaterować wszystkich, zrobić porządnie, wprowadzić ludzi z powrotem. Tak czy tak państwo musieliby opuścić ten budynek, ale żeby tam zrobić... Pani mówi, że trzeba wyprowadzić, bo robi się remonty mieszkań, domów, gdzie... Świetnie, proszę panią, oczywiście ma pani rację, ale... Czym innym jest lokal socjalny, a czym innym mieszkanie? Ja też remontowałem i wiem... Czy pan się orientuje, ile tych mieszkań socjalnych w budynku się znajduje? Pani Roma. Ile mieszkań o standardzie socjalnym? O standardzie socjalnym, jeden z pod socjalnym i trzy bezumownie. Ja? No, czyli cztery. To nie ma bezumownie. To też jest generalnie socjalne. Generalnie... A my wszyscy mamy łazienki, my mamy porobione, my mieszkania... Świetnie. Jedyną rzecz, którą z niej zrobiono, to jest z waszej strony sień, budynek i to jest rezerwacja. Rezerwacja. To jest wszystko. Bo mieszkania jeszcze, nie mamy. Jeszcze. Jeszcze raz. Ja przepraszam bardzo, zgodnie z ustawą numer 1 o dostępie do informacji publicznej z września 2001 roku, o dostępie do informacji publicznych, my mamy prawo zapytać o to, co będzie z tym domem i co będzie z tym gruntem, który ewentualnie, jeżeli budynek pójdzie do rozbiórki, jak będzie zagospodarowany ten teren. Tak, ale ja nie jestem jednostką samorządu terytorialnego, więc tutaj panowie radni zapewne potwierdzą. To jest pierwsze, ale nie to, żebym się uchylał. To nie jest, ja tylko tłumaczę, że nie ten adres, jeżeli chodzi o dostęp do informacji publicznej. Nie wiem, co będzie. Ja nie wiem, kiedy uda się ten budynek opróżnić, czyli znaleźć państwu lokale, które przyjmiecie i do których się przeprowadzicie, więc... Jeszcze raz mówię, przyczyną jest stan techniczny i bezsens inwestowania. I to jest jedyna rzecz. Nikt nie chce państwa krzywdy. Gdyby tak było, nie spotykalibyśmy się tu i nie rozmawialibyśmy. Nie byłoby z naszej strony chęci pomocy, którą wykazujemy i proszę mi wierzyć, że każdy z wykwaterowywanych lokatorów, który oczywiście nie ma na sobie wyroku sądowego, bo to jest już inna bajka, dostaje od nas uzgodnioną indywidualnie, w zależności od tego, gdzie się przeprowadza, pomoc. Ale jaka była taka sytuacja, że miała jakąś komisję i miała tam być stan techniczny tego budynku? Właśnie, kiedy była? Tam nikogo nie było. Pani Basiu. Kiedy była? Proszę państwa. Ale już odpowiem. Proszę państwa, chciałam jedno zaznaczyć, że 6 lat temu, jak remontowaliśmy ten dach, powstało pęknięcie na połaci damowej. Nas to też zaniepokoiło, ponieważ po wykonaniu pierwszego tego remontu przed tymi 6 latami zaczęła połać pękać. Myśmy ponownie przystąpili, bo nie wiem, czy pamiętacie, było jeszcze raz był remontowany ten dach. No na razie, no
widać ten budynek, chodzi. Chodzi. Proszę Państwa, tam nie ma też izolacji pionowej. Ale na środku pracuje tak jak ale nie ma co, no. No. No z tym dachem, teraz tak, budynek jest z 1910 roku, proszę Państwa. To jest budynek z tego roku? Z 1910 roku. No to może on jest zabytkiem. No nie jest. Nie, jeszcze nie poprawiam. Nie, nie. 1910 roku, proszę Państwa. Praktycznie mówiąc, gdyby były te pieniążki, ja pracuję już dość długo w tym przedsiębiorstwie, w ogóle zajmuję się też tym budynkiem. Po 70 latach istnienia tego budynku powinny być stropy wymienione. Proszę Państwa, nie żalujmy się. Państwa w mieszkaniach są wykonane łazienki również bez zgody. Są takie łazienki, no mamy takich lokatorów. A co to jest bez zgody? To nie o to chodzi. Po prostu brak jest wykonanej izolacji tych stropów. Te stropy są drewniane. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że to pogarsza stan automatycznie całej konstrukcji tych stropów. Jeżeli niewłaściwie jest zaizolowany, to znaczy, że gdzieś tam woda się może cię wilgoć dostawać. Ale jak to jest? 5 lat temu było po porządku tych budynków. Nagle się okazało, że to jest pomyłka, że można by to wybywać. I teraz tak to pogorszyło. My robimy przeglądy budowlane. Tak. Proszę Pana, przeglądy budowlane jest, że jest na przykład za wilgocenie, my musimy to pisać, bo to są coroczne, obligatoryjnie musimy wykonywać przeglądy, coroczne budynku. Także, no widzimy, elewacja jest taka, a nie inna, no my to piszemy. Klapki są takie, a nie inne, brak jest przewodów wentylacyjnych, ja to muszę zaznaczyć, ponieważ mam opinię kominiarską, ja się muszę... Ale przepraszam, ale ja to jest wina. Tam są przewody. Chwileczkę, ja mam opinię kominiarską. Dla mnie opinia kominiarska jest święta. Po prostu jest niedostateczna ilość przewodów wentylacyjnych. Ostatnia kominiarka. I to mam co roku takie. To dlaczego nas prowadzono 4 lata temu? Teraz chyba. Chyba to co te remonty takie, no to ja na przykład w pierwszym roku tyle. Proszę Państwa, my byśmy naprawdę dużo więcej wykonali, ale gdybyśmy mieli na to środki. Jeżeli mamy tak ogromne długi, bo są długi, no jest to długi, no proszę Państwa, nie zajmijmy się. To znaczy, miasto nie ma pieniędzy. Na mieszkanie, ale nie ma zbyt dużych. Nie, bo miasto nie ma pieniędzy. Ja sobie pozwolę zabrać. Ja bym zaczął od tego, ja bardzo dziękuję, że my się spotykamy, tylko nie chcę być źle tutaj odebrany. Nie chcę tutaj ani kogo posądzać, tutaj skłócać stron. A wręcz przeciwnie, chciałbym akurat stanąć po stronie pana prezesa w zupełnie innym kierunku, proszę Państwa. Bo ja, z mojego oczywiście punktu widzenia, jako Zbyszka Nowaka, radnego Rady Miejskiej, uważam, że nie pan prezes jest stroną tego postępowania. Pan prezes ewentualnie mógłby być jako osoba doraźnie tutaj, doradzająca w temacie, jako zarządca tej nieruchomości. Tak? Proszę Państwa, decyzję w tym temacie podejmuje władza miasta. Nie oczywiście o tym, że Państwo wykwaterować czy nie, tylko o tym, że mamy zlikwidować doraźnie w przyszłości ten budynek. Tak? To nie pan prezes o tym decyduje, bo nie pan prezes jest właścicielem tego budynku. Właścicielem jest gmina Świętochłowice. Świętochłowice. To gmina Świętochłowice podejmuje takie decyzje. Jeżeli podejmuje się takie decyzje, to musi być w strategii wpisane. To są plany wieloletnie. Jeżeli ja słyszę, że pani tutaj dostała zgodę, pan prezes panią przeprasza i mówi, no nie wiedział. Pan prezes mógł nie wiedzieć, ale gmina Świętochłowice, jako normalnie dobrze zarządzające miasto, musi mieć takie dokumenty przygotowane. To jest strategia rozwoju miasta. W każdej dziedzinie życia, to tak jak w domu coś planujemy. W domu możemy sobie pozwolić na jakieś tam niuanse, ale miasto to jest żywy, bardzo poważny organizm, tak? I miała być przygotowana strategia. Jeżeli prezes nie wiedział, mógł nie wiedzieć, prawda? Daje pani zgodę, pani i państwu, innym z państwa może zgody na jakiekolwiek remonty, każdy we własnym zakresie. Proszę państwa, to jest troszeczkę bardzo naciągane. Dzisiaj przeprosiny ze strony pana prezesa tego nie rozwiązują. To władza miasta za to odpowiada. I my, ja państwu mówiłem, bo ja jestem stroną tego może nie sporu, ale tego poważnego problemu dla państwa, bo są w życiu naszym wszystkich są dosyć, myślę, takie trzy najważniejsze rzeczy. To jest zdrowie, praca i gdzieś mieszkać, tak? I Państwu ktoś narusza jeden z tych trzech najważniejszych wątków Waszego życia. Zamieszkanie. I to nie może tak być, proszę Państwa, że dzisiaj z założeniem, że rok, może dwa, proszę Państwa, ja jako radny Rady Miejskiej, jako osoba, tak mi się wydaje, bardzo mocno zaangażowana we wszystkie sprawy tego miasta, wiem, jak wygląda gospodarka mieszkaniowa. I wiem, proszę Państwa, ile jest osób czy rodzin oczekujących na mieszkania. I ci, którzy są na liście, nie dostaną mieszkania, bo teraz będziecie Państwo musieli wy je mieć przygotowywane, tak?
to ci z tej listy oczekujących, wielu priorytetowo tam jest na tej liście, tak, bo wspominają szereg różnych bardzo ważnych tematów, nie dostaną teraz mieszkań, bo teraz wy musicie dostać. Czy to jest gospodarność miasta Świętokłowice? Mówi się, że dla państwa nie ma pieniędzy. Państwo sami żeście to zauważyli, bardzo słusznie, nie trzeba się zresztą mocno główkować. Nie mamy pieniędzy, żeby wam wyremontować, ale wyremontujemy wam lokale, które macie dostać. A przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, przecież państwo się nie domagacie żadnych remontów. Mówimy o tym, że pan prezes mówi, że chcecie, żeby ktoś wam mieszkanie wyremontował. Panie radny, pierwsze... No nie, tak nie jest, przepraszam. To są pierwsze rzeczy, proszę państwa, a drugie, państwo obserwujecie, co się w Świętowicach dzieje? Panie radny, obraca pan do nogi kota. Pana prezydenta. 200 tysięcy... Przepraszam najmocniej, panie radny, ja najmocniej pana przepraszam, ale to nie jest wiec wyborczy, więc bardzo bym poprosił, ale nie, przepraszam najmocniej, ja też mam mocny głos i mogę też mówić głośniej, przepraszam, panie radny. Po pierwsze, to nie jest wiec wyborczy, więc bardzo poproszę się ograniczyć do... Proszę nie mówić o wyborach, są wybory? Pan na razie z tego robi wiec wyborczy. To jest pierwsze. Proszę nie mówić o wyborach. Ja zaprosiłem tu mieszkańców konkretnego budynku, panie radny. I bardzo poproszę, żeby pan to uszanował. Nie robił tutaj innych wycieczek. I pan mnie o tym nie poinformował, że... Panie radny, na żaden pana wniosek nikogo nie zapraszałem. Na czyj wniosek? Jeszcze raz powtórzę, na pana wniosek nikogo nie zapraszałem. Do mnie pana wniosek żaden nie dodał. To skąd pan wiedział, że jest problem z mieszkańcami? Przepraszam najmocniej, panie radny. Ja też pracuję w tym mieście i słyszę. Mam od tego służby, które mnie informują. To jest pierwsze. Drugie, panie radny, ile osób oczekuje na mieszkanie, skoro pan mówi, że wie? Bardzo dużo. Ile? Nie wiem. No pan powiedział przed chwilą, że pan tak doskonale wie. Wiem doskonale, że bardzo dużo ludzi oczekuje. Świetnie, jaka to jest liczba? Ale proszę pana, pan jest zarządcą nieruchomości, do pana ludzie składają... Więc panie radny, jeżeli pan czegoś nie wie, to niech pan nie mówi, że pan wie. To jest pierwsze. Po drugie, nikt nie mówi o... Przepraszam najmocniej, ale to mnie poruszyło. Nikt nie mówił tu, panie radny, również o tym, że komukolwiek będziemy remontowali wewnątrz mieszkania, bo państwo się dopominają. Państwo się dopominają o remont całego budynku, o elewację, o części wspólne. I tu jest problem, panie radny, a nie wewnątrz mieszkań. Nie, państwo poruszyli remont mieszkania i elewacji, nawiązując do tego, że pan im zaproponował wyremontowanie... Panie radny, ja dziękuję panu bardzo, jeżeli pan ma stać w ten sposób po mojej stronie. Naprawdę panu bardzo dziękuję. Tak, ja stoję po pana stronie, proszę pana, bo działalność gminy Świętochłowice, która chce odebrać panu kilkadziesiąt lokali, to jest działalność na szkodę firmy, którą pan zarządza. Tak. Panie radny, nie zna pan sytuacji tej firmy, nie wie pan nawet ile osób oczekuje w tej gminie, będąc tak zaangażowanym radnym, nie wie pan ile osób oczekuje na mieszkanie, ale wszystko inne pan doskonale wie. Panie radny, bardzo poproszę, niech pan da spokojnie wytłumaczyć ludziom i nie robić ludziom wody z mózgu. Proszę państwa, to, że radny nie wie dokładnie, wiecie państwo, że jest 100 czy 150... Państwo dostali pisma. Jeszcze raz. Państwo dostali informację, że budynek będzie wykwaterowywany i żebyśmy wiedzieli, jakie mieszkanie jest państwu potrzebne. Generalnie chodzi o wielkość tego mieszkania, tylko i wyłącznie. Poproszeni zostaliście państwo o zgłoszenie się do działu eksploatacji, aby złożyć odpowiednie papiery pod tytułem informacja, żebyśmy mogli dopasować mieszkania, które mamy, do państwa potrzeb, albo które będziemy dysponowali za chwilę. Przecież, proszę państwa, zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest proces rozłożony na dłuższy czas. Więc jeżeli mamy państwu poszukać mieszkania, musimy wiedzieć, z ilu osób składa się rodzina. Chociażby takie podstawy. Ale ja bardzo pana przepraszam. Ale ja naprawdę nie zajęciem sobie pana przyjdzie wyprowadzić tam tylko mieszkanie. Proszę państwa, nie składajcie wniosków na mieszkania. Nie, bo się dopiero przyprowadziłam. To jest strzał w kolano. Bo ja się mogę zgodzić. Ja tak mam to się. Mi zaproponowano w listopadzie, dostałam te mieszkanie, 3 miesiące do remontu. W lutym się przyprowadziłam na koniec stycznia, a w lutym dostałam wypowiedzenie, że umowa na rok. To jest strategia rozwoju miasta Świętochłowice. Pani dostaje za miesiąc To nie jest wyborczy, naprawdę. Ten budynek
Proszę już nie powtarzać tego, bo nikt nie wspomniał o wyborach, panie prezesie. Proszę mówić o konkretnym problemie. Panie radny, to nie proszę tego tematu więcej nie powtarzać. Skupi się na tym problemie, a nie na mieście. No ja się, na tym, ja się skupiam na tym problemie, bo ten problem jest problemem miasta. Bo ten problem, bo jeżeli ktoś będzie chciał wyremontować, jeżeli państwo zawnioskujecie o te mieszkania, że pani będziecie chcieli i miasto będzie miało nie MZB, tylko miasto, mam wyremontować na te, to czyj to jest koszt? Miasta czy nie? To jest to problem miasta? Jest to miasta. Ja jestem radnym i dbam o interesy tego miasta, panie prezesie. Już nie ma MZB. MBGL, przepraszam bardzo. To wie pan nazwa, tam nie jest taka istotna w tym wszystkim. Powiem pan na przykład, ja mam przeszło 70 metrów. Czy ja dostanę takie mieszkanie w centralnym, tak jak mówię, centralnym, mu osobna łazienka, osobna ubikacja, wszystko. Jeżeli wykwaterowuje się budynek z jakiegokolwiek powodu, to mówi ustawa o ochronie praw lokatorów i kodeks cywilny. Osoby, które podlegają takiemu wykwaterowaniu, czy to z przyczyn technicznych, czy z jakichkolwiek innych, muszą dostać mieszkanie o co najmniej takim samym, jeśli nie wyższym standardzie. A przepraszam, jeżeli ja mam prawidłową lokalizację, ale taki do lokalizacji salon, jak mam teraz? Nie wiem, proszę panią, nie znam się dokładnie na rynku, który akurat z usług fryzjerskich i być może znajdzie się lokal w świetnej lokalizacji. Nie wiem. Co dla pana, że świetna lokalizacja? Bo ja nie wiem, proszę panią. Gdzie nie jest salon na salonie. Bo niestety, ale taka jest prawda, mój lokal to nie chodzi o to, że ja postawię sobie na salon, otworzę, gdzie będzie tu fryzjer i tu fryzjer, bo to jest właściwie to tak, mogę sobie rozwijać ten interes. Tylko mam taką lokalizację, tak mówię, ja pracuję tam 20 lat. 6 lat temu pan prezydent dał mi zgodę, że przejąłam to po szefostwu. Pytałam się, co by się działo z tym budynkiem, bo gdzie tam ten nikt, wszystko okej. Okay. Gdybym wiedziała 6 lat temu, że są takie plany, to prawdopodobnie bym tutaj w ogóle nie była, bym te pieniądze brała w inny salon, gdzie w innym miejscu, gdzie nie ma salonu. Zrobiłam jeden raz, zrobiłam drugi raz i się pytam o lokalizację, bo lokalizacja salonu moja nie jest przypadkowa. A z tego co wiem, chodziłam, oglądałam lokale, znaczy lokalizacji, to nie ma takiej dobrej lokalizacji. Gdzie? Na Windera? Na Cmentarnej? Że też nie ma takich lokalizacji, które by nas satysfakcjonowały jako lokatorów. Więc nikt ma tego tak, że tak wszystko tak ładnie, pięknie jest. Tym bardziej, że wiemy o tym, domyślamy się, przepraszam bardzo, domyślamy się, że miasto, z tego co doszło do mnie informacje, to miasto nie ma mieszkań. Także to też jest druga strona tego medalu. My też możemy mieć obawy, że nie dostaniemy tych takich komfortów, które sobie żeśmy zrobili, które mamy do tej pory. Pan mówi, że pan nie chce szkody lokatorów. Ja rozumiem. To jeśli pan nie chce szkody lokatorów, to proszę nas zostawić w spokoju. Ten budynek stoi już ponad 100 lat. Mieszkają tam sąsiedzi, którzy mieszkają 60 lat. Ja osobiście prawie 30 lat tam mieszkam i nikomu ten budynek nie przeszkadza. Są lokatorzy, którzy mieszkają 40 lat, też im nie przeszkadzą. Sąsiadom nikomu nie przeszkadzało to zwierzowce. Natomiast teraz nagle się stała taka sytuacja. Według mnie to za szybko to wszystko odbywa się, szybko to trwa, w szybkim tempie, że nagle trzeba nas wykwaterować. I to jest podejście numer dwa do nas, do lokatorów i do tych, którzy mają działalność gospodarczą. Dlaczego mówię podejście numer dwa? Bo 4 lata temu tak samo było ustawione przy wpłaty dokonanym nas jako lokatorów, przysłali nam pismo o wykwaterowaniu. I nawiązuję do tego spotkania właśnie 4 lata temu z Mateuszem Krawcem, wiceprezydentem, który nam powiedział, że jest propozycja podłączenia nas do linki. I my jako lokatorzy prawdopodobnie wszyscy, bo nie mogę powiedzieć za wszystkich, jesteśmy za tym, żeby nas podłączyli do tej linki ciepłowniczej. Usuwamy piece kominowe, które niby szkodzą przeszkadzają. Usuwamy te piece kominowe. Myślę, że tutaj można dojść do porozumienia i do zgody, tylko trzeba po prostu dwóch stron. A nie stawiać nas przed faktem dokonanym, wysyłać nam pisma, narzucać nam wnioski o wypełnienie i jak najszybsze przesłanie do NPG. No to za szybko to idzie. Mogę? Bardzo szybko. Tu jest, mi się wydaje, przepraszam panie radny, dwa słowa i kończę. Tu chyba chodzi o ten teren. O, ta białka, o ten teren. Nie chodzi o lokatorów, nie o tych lokatorów. Tu nie chodzi o to, dlatego słuchajcie, powinieneś prezentem, albo ktoś... Szanowni Państwo, no jest Pan Naczelnik, nie wiem, czy Pan Naczelnik się będzie podał. Państwo wiecie, że tak samo jak Pan Rady Nowak
Myślę, że to nie jest kwestia wyborów, bo my się interesujemy miastem cały rok, więc z całym szacunkiem, ale to chyba to można zaobserwować. Więc radny, jeśli mieszkańcy go to poproszą, panie prezesie, no trudno, żeby nie zareagował i nie przyszedł, tak? Bez względu na to, jaką wolę będziemy temu przekazywać. Jest jedno tylko, nie chodzi o... Panie prezesie, przerywam i pani mnie dokończy, jeśli mogę to pana prosić, bo pan zakwestionował nawet samą obecność tutaj i to jest akurat nie w porządku, bo ja uważam, że radny może przyjść gdziekolwiek. Jest spotkanie z mieszkańcami i to na pewno nie było poinformowane. Skoro zbierane były te podpisy, myśmy w tym uczestniczyli, to nawet wie pan tak całkiem fajnie by było i sympatycznie, jakbyśmy dostali to zawiadomienie i byśmy tu przyszli, a nie musieliśmy się potocznie dowiadywać. Powiem panu więcej, przyszłoby więcej radnych. Przyszłoby więcej radnych, bo de facto z dnia na dzień się dowiedzieliśmy. Żeby uspokoić dyskusję, tutaj pan akurat zauważył chyba słusznie jedną rzecz. Szkopu jest w tym, w jaki sposób mieszkańcy zostali poinformowani, panie prezesie. I o to chodzi, w ten sposób postępowania, bo pan to nazwał drugą kategorią, czy coś jakoś... w każdym razie nieważne, w każdym razie chodzi o to, w jaki sposób ich traktujemy, prawda, bo to nie jest jedyny budynek. Czyli ta rozmowa, to spotkanie powinno być zanim to państwo wyślecie, a nie dopiero jak już tłum się zbierze, tłum się zdenerwuje i wtedy wysyłamy, tak, i robimy na szybko spotkanie. Mi się wydaje, że to nie tędy droga, tak. Mówimy, bo powiedział pan tutaj, jednemu z panów, pan bardzo słusznie zadał pytanie, czy będziemy mieli takie mieszkanie, prawda? Panie prezesie, powiedział pan zapewne. Wie pan, jak to jest zapewne? Zapewne jutro będzie następny dzień, albo go nie będzie. I to jest ten problem. Przecież wie pan, nie jest mieszkań. Jeszcze się nie buduje dużo mieszkań, buduje się inne rzeczy, ale mieszkań to raczej tak mamy licho. I stąd, że tak powiemy, mam nawiązanie tego, co pan radny tu mówił o tych oczekujących, o tej liście, tak? Natomiast to nie o to chodzi. Mnie się wydaje, że z jednej strony jest sposób postępowania, a z drugiej strony, panie prezesie, niech pan się uderzy w piersi i mi powie, że ci mieszkańcy dostaną wszyscy te mieszkania. Tego pan mi nie zagwarantuje, panie prezesie. Jak pan zagwarantuje, to myślę, że to nie będzie w porządku. I druga rzecz, wie pan, czego nie zagwarantujemy? Nie zagwarantujemy lokalom, które mają działalność gospodarczą, ani lokalizacji, ani klientów. Tego i nie zagwarantujemy. Nie ma takiej opcji, bo to jest po prostu niemożliwe. I żeby ta dyskusja właśnie nie była nerwowa, ani wie pan, agresywna, bo to nie ma sensu. Tak? No mi się wydaje, że wszyscy się troszczymy o to miasto. Tak, pan od strony tych mieszkań, które rzeczywiście mamy zasób mieszkaniowy, jaki mamy. Jest to trudny zasób. Pieniędzy ciągle brakuje i my to też rozumiemy. Ale proszę nie przypisywać radnym ani złej woli, a ja bym powiedział więcej, w innych miastach zaprasza się tych radnych gdziekolwiek, oni chodzą po tych jednostkach i wie pan co, są wysłuchiwani. Są wysłuchiwani, więc to tylko tyle, jeśli chodzi. Jasne. O panią. To tak delikatnie ad vocem. Absolutnie nie mam pretensji, ani nigdy jej nie wyraziłem co do obecności, natomiast poruszania kwestii niezwiązanych z przedmiotem naszego spotkania, bo nie rozmawiamy o jakichś samochodach, rozmawiamy tutaj o Krasickiego 5. Nie, absolutnie nie. Nie, absolutnie nie mam ani żadnych pretensji, ani żali co do tego, że ktokolwiek z panów wypowiada się na temat tego budynku, bo po to się spotkaliśmy, natomiast poruszanie innych kwestii jest tutaj nie na miejscu i to mnie poruszyło. Także... Natomiast jeszcze już, panie radny, tak, to jest normalna rzecz, że nie da się wyjąć mieszkania i przenieść go do innego budynku. Wiadomo, że to musi być inne mieszkanie. Dlatego też wszelkie przepisy mówią o standardzie takim samym lub wyższym. I niestety co do tego musimy się dostosować. To jest jedna rzecz. Nikt też, i to powtarzam już nie wiem który raz dzisiaj, nie mówi, że jutro macie się państwo pakować i wynosić. Ale my nie wiemy, na czym mieszkujemy w ogóle, bo to może nie być jutro, ale to może być na miesiąc. I my nie wiemy, albo za dwa lata. Wtedy, kiedy państwo wybierzecie mieszkanie, będzie ono przygotowane w uzgodniony sposób przez nas, będziecie mogli się wyprowadzić. A jeżeli tak pan mówił, kiedy do mieszkania, kiedy nie wiem, żadnego lokalu, który nie wiem, nie spełnia moich wymogów, to co tam będę, będzie pusty budynek, lokatorzy będą mieć mieszkania, a ja nie będę miała lokalu, to w świetle takich umowy państwo proszę mi wypowiedzieć. A być może znajdzie pani lokal w lepszej lokalizacji i w lepszym standardzie. Przepraszam, ja znam się do mówić, ja tu nie pracuję dwa lata. Nigdy nie, ale to jest takie samo gdybanie, proszę panią. No. No. Ale proszę pana, gdybym chciała w innej lokalizacji, ja bym była w innej lokalizacji, to bym nie była tutaj. Okay, prowadzi pan działalność, prowadzi pan działalność usługową? Nie. Więc nie wiem pan, na czym to polega. Więc nie wie pan, nie mówi, że znajdę coś lepszego. A jeżeli nie znajdę, kto mi zagwarantuje, że będę miała te same pieniądze, albo ja zatrudniam pracowników, ja uczę szkole uczni, ja się tylko zwalniam. Proszę pana, wynajmuję firmy, jeszcze drugiej firmie za zgodą prezydenta, tak samo teraz jestem całkowicie wycięta, tak jakby mnie nie było, tak? Czyli w tym momencie...
warunki, ale ja się już tam nie zmieszczę, to ja idę na bruk. Ja nie mam możliwości wzięcia kredytu, bo prowadzę malutką firmę. Poza tym nie znaliście osoba, która też nie żyje, jak macie bałagan. A ja jestem tu w ogóle, nie, w ogóle ja jestem na łasce w razie czego pani Tomeckiej, albo mnie weźmie, albo mnie nie weźmie. Ja tam firmę prowadzę prawie 6 lat. I nikt mi nie zagwarantuje, co ja teraz zrobię dalej. Nie mam możliwości kredytu, bo mam za dużą rodzinę na to i za zostanę bez pracy? Bez możliwości. Jakiej formy? Tu jest pani kierownik. Jeśli pani się pojętuje na przykład takie mieszkania ze śrubicą, to ci wiecie, co będą być. Z łazienką, z ubikacją, z podłogami porobionymi, z gładziami, ze szybcami odpuszczanymi. Czy orientujecie się, jakie jest mieszkania, bo w ogóle? Nie ma. Nie ma takich mieszkań. Takie mieszkania. Tutaj dobrze mówić, gdzie jest teoria. Jeszcze państwo nie dostali żadnych propozycji. Jeszcze raz. Żeby cokolwiek móc zrobić, trzeba zebrać informacje. I to pismo, które państwo dostali, zostało po to wysłane, żeby pozyskać te informacje, żebyśmy wiedzieli, co państwu proponować. Ale wie pan, co ma administracja? Skoro nie ma naszych danych, nie ma naszych informacji, co my mamy? To wie pan, to ten figur... Formalnie, jeszcze raz. Dobrze, proszę bardzo. To tak jakbym ja się do tego budynku na nowo chciał wprowadzać. Ja muszę one wszystkie dane podać, ile nas jest, jaki mam standard. No przecież ktoś mi dał to mieszkanie i wie, jaki jest standard, bo za niego płacę czynsz. Aktualizacja rok temu była przeprowadzona. Więc pytam, dlaczego nie jest to zrobione w taki sposób, że państwo wiedzą z administracji, jak wygląda dane mieszkanie, bo muszą wiedzieć, po roku nie zmieniło się u nas nic, więc przychodzę i rozmawiam z lokatorami, mamy takie mieszkania do państwa dyspozycji, proszę sobie zobaczyć, później wypiszemy papiery na to mieszkanie, a wy zaczynacie od tyłu, my mamy wypisać papiery, a wtedy wy będziecie coś, przecież wy te papiery macie. Przepraszam, ja chcę coś powiedzieć. Panu, że wysłaliśmy suche zawiadomienie, zgadza się. Zachodzi konieczność wykwaterowania lokalu z budynku Krasickiego 5, 5A5B. W związku z powyższym załączeniem przesłamy stosowny druk wniosku, prośbę o wypełnienie i złożenie wniosku. Wniosek, druk ma tytuł wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego. Świetnie. Już mogę odpowiedzieć. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, żeby można było formalnie rozpatrzeć, doprowadzić do państwa, powiedzmy, do tego wykwaterowania, musimy mieć taki papier. Od tego trzeba zacząć. To jest raz. Niestety, to jest wymóg formalny. Trzeba, żeby taki druk był wypełniony, złożony i żeby był w tych papierach. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, co do ilości osób, że wiemy. Tak, wiemy, ale też zdarza się tak, że ludzie nie informują nas, że ktoś się zmieni. Nie wiem, syn, córka wyjedzie, czy trzeba przyjąć babcię. Różne są sytuacje i nie jesteśmy informowani, stąd jest to też forma weryfikacji i wiemy na pewno, że te osoby tam przebywają i na tyle osób mamy szukać. No bo czasami tak się zdarza, nie wiem, pójdę jutro, pojutrze, mija miesiąc, dwa, trzy i ktoś nie jest zgłoszony, że ubył albo przybył. To jest też taka forma weryfikacji. Ale przepraszam pana, bo ja tu czegoś nie rozumiem. Na przykład ten wniosek, jak go teraz i złożyć, to jest ten niby wybór zrobiony. To z tego wyniku, że ja się staram ustawiać na mieszkanie. Nie. Nie, dalej, proszę pana. Przepraszam najmocniej. Jesteście państwo w posiadaniu pisma, z którym przyszedł? Przecież jest tam jasno napisane, że jest to w związku z wykwaterowaniem. A niestety uchwała Rady Miejskiej nie przewiduje innego druku. I trzeba bazować na takim. Ale ja uważam, więc... że w tym momencie to jest mój strzał w kolano, jeżeli ja coś takiego wybrałem. Proszę panią, tak samo jak ma pani pismo na naszej firmówce, mówiące o tym, że przesyłany jest ten druk w związku z konkretnym zdarzeniem, czyli koniecznością wykwaterowania, to wcale nie jest żaden strzał w kolano. Więc no, to jest jasno i wyraźnie nasza inicjatywa. I teraz nikt nie może pani powiedzieć, przepraszam bardzo, ale pani sama chciała, bo zapewne do tego pani zmierza. Absolutnie nie. Przecież to pismo mówi, z jakiego powodu został przesłany. A że uchwała Rady Miejskiej nie przewiduje
innego druku na tą okoliczność, więc posiłkujemy się tym, co mamy. Przykro mi, no tak to wygląda. Zgadza się, tylko tu nie ma wypisanego, że jest stosowny druk o nazwie wniosek o wprowadzenie do lokalu, tylko druk wniosku z prośbą o wypełnienie i złożenie, a tytuł wniosku jest o zamianę, to jest coś innego. Rozumiem. Ja tylko tłumaczę, dlaczego... Ja szybko dopowiem, proszę mi pozwolić. Proszę bardzo. Napisałem do MPGL pismo z wnioskiem o wyjaśnienie, na jakiej podstawie prawnej nas chcecie wykwaterować. Wysłałem te pismo o uzasadnienie też, dlaczego chcecie nas wykwaterować. Bo troszeczkę niektórzy z nas prawo lokalowe, które chroni lokatora, przeczytali na internecie. Ja też do tych osób należę i trochę też orientuję się. I chciałbym się dowiedzieć od was, a do tej pory nie dostałem odpowiedzi, na jakich zasadach i na jakich argumentach, że się chcecie nas wykwaterować. Jaka zaistniała konieczność naszego wykwaterowania. Złożyłem te pismo 8 marca, tutaj mam. Dzisiaj mamy 23. To jest 15 dni. Nie dostałem do dnia dzisiejszego odpowiedzi na te pismo, uzasadnienia i argumentacji z waszej strony jako MPGL na moje pismo. Proszę pana, w związku z tym, że było planowane to spotkanie, to też na razie nie dostał pan tej odpowiedzi na piśmie. Na wstępie powiedziałem, jakie są przyczyny. Natomiast stosowną odpowiedź na pana pismo otrzyma pan, jak sądzę, w przyszłym tygodniu. To będzie pan miał... Tylko ja muszę sam osobiście odpowiadać na pismo, które od was dostaję i które potrafi mnie po prostu zniesmaczyć. Jeszcze raz. Na początku powiedziałem o tym, że w niewłaściwej kolejności zaczęliśmy rozmowę na ten temat i za to państwa przeprosiłem. I to jest odpowiedź na pana ostatnie wystąpienie. No przykro mi bardzo, w natłoku wszystkiego poszły te bez takiego większego namysłu i zastanowienia te pisma, które państwa wzburzyły, no ale stało się. Dlatego dzisiaj to spotkanie, dlatego na dzień dobry powiedziałem to, co powiedziałem, czyli przeprosiłem państwa co do niewłaściwej kolejności. Natomiast przyczyny są przede wszystkim techniczne, stan zadłużenia i przeznaczenie tego budynku. To, co państwu powiedziałem na wstępie. Ja się też tak do końca z tym nie zgodzę. Dlaczego? Bo mam pozwolenia z MZPL, mam pozwolenia z MPGL, znaczy wcześniej było przed MPGL, MZPL. Ale to jest jedna firma, także to jest ten. Mam pozwolenia, nie tylko ja, bo niektórzy mieszkańcy też mają. Co do zadłużenia, mogę się zgodzić, ale nie większość mieszkańców tam nie płaci, tam większość właśnie płaci, tam jeszcze działalności gospodarcze są, które też płacą czynsze. 9, także 9 mi się płaci, wydaje, że... 16, tyle mogę powiedzieć. Proszę? 9 na 16. 9 płaci. Na 16 płaci, tak? Tak. A lokatorów czy działalności? Nie, mówimy o mieszkaniach, tak? To teraz, jeżeli chodzi o te osoby, które nie płacą, no wiadomo, z naturalnych przyczyn życiowych, losowych, mogą nie płacić. To też na to jest jakiś sposób, prawda? Jeżeli oni nie płacą, a większość płaci z działalnością gospodarczą, które są w tym budynku, też płacą, robią dochód dla miasta, to mi się wydaje, że też byśmy zasługiwali na to, żeby ten budynek wyremontować, elewację zewnętrzną zrobić do porządku, wymalować, będzie bardzo pięknie wyglądał ten budynek, podłączyć do, ja się cały czas upieram przy tym podłączeniu do tej nitki, bo ten budynek jest do uratowania. On stoi już tyle lat, będzie stał jeszcze ponownie tyle lat. Także mi się wydaje, że tutaj rodziny są, które cały majątek, który mają, to jest dorobek ich życia, i przeznaczyli pieniądze oszczędności na wyremontowanie. Teraz od was dostaliśmy powiadomienia, które mówią, żeby wypełnić ten wniosek i robicie nam nadzieję, że dostaniemy jakieś mieszkania. To jest wszystko teoria. W praktyce to się odbywa inaczej. Wiemy dokładnie wszyscy, jak to w praktyce będzie. Prawdopodobnie nas wykwaterujecie na Lipinie albo na Chłopaczu. Proszę pana. Bardzo poproszę skontaktować się z osobami, które przytoczyłem z Łagiewnickiej 34, jak to poszły w złe warunki. Proszę bardzo. A to teraz to już bycie mówię politowe. Nie, przepraszam, przepraszam, pan powiedział zarzut, że to na pewno tak nie będzie. A ja panu mówię, że na pewno tak będzie.
To jest tylko teoria, panie prezesie. Nie, to jest praktyka. Proszę pana, to jest praktyka. Nie wie pan, jak jest, bo gdyby pan wiedział, ja panu mówię konkret. Daję ostatnie przykłady, dwa, jakie miały miejsce przy wykwaterowaniu budynku. Dwa konkrety. Natomiast pan mówi, że być może, że pan nie wierzy. Śmiało może pan nie wierzyć. Ja tu nie chodzi o wiarę. Ja wiem tylko jedno, że jeżeli proponujemy, to dotrzymujemy słowa. Ja mówię teraz o tym, o czym ja mówię. Przepraszam najmocniej. Ale mówimy o tych samych mieszkaniach 104 lata temu. No nie, nie mówimy o tych samych, mówimy o tym samym budynku, natomiast nikt z państwa jeszcze żadnej propozycji nie dostał, a już wie, że będzie gorsza. To ja panu prezesie pana teraz zaskoczę. Było na ulicy Szkolnej remontowany budynek po szkole, tak? Był, tak? Wyremontowany. Wie pan co? Ja się starałem o mieszkanie tam. Napisałem wniosek, starałem się o mieszkanie i przez pana i przez zarząd zostałem oddalony co do przyjęcia tego mieszkania. Absolutnie nie. I panowie radni to potwierdzą, że nie miałem z tym nic wspólnego. A wie pan dlaczego? Bo mieszkania przydziela komisja mieszkaniowa, a nie ja. Ja podpisuję tylko umowę. Technicznie. Przykro mi. Ale to niech będzie przez komisję. Dobrze, w porządku. Ale chodzi o to, że ja jako mieszkaniec tego budynku chciałem starać się o warunki polepszające moje powiedzmy zasoby mieszkaniowe na lepsze. Napisałem ten wniosek o zamianę mieszkania i starałem się o to mieszkanie na szkole. Proszę? Tak. I nie dostałem tego mieszkania. No to przepraszam najmocniej, ale to teraz, jeżeli chcemy panu zaproponować w innej lokalizacji mieszkanie, to pan już nie chce, bo pan się przez te dwa lata przywiązał bardzo do tego mieszkania? Czy nie rozumiem. Teraz stawia pan zarzut, że pan nie dostał mieszkania, ale od początku, przepraszam, ja teraz skończę. A teraz pan mówi, że na początku pan mówił, że bardzo się nie chce wyprowadzać, a teraz twierdzi, że kiedyś chciał się wyprowadzić, ale nie dostał mieszkania i nie rozumiem. Nie, ja nawiązuję do tego, że chciałem sobie pan mieszkać na Rozpaczowie. Proszę? Nie, no tego zależy gdzie. Jeszcze raz, proszę państwa. Przecież nie będziemy wam na Świdra w Lipinach proponowali, bo to nie jest miejsce, żeby państwu tam cokolwiek proponować. Ale no to coś powiedzone na przykład, bo teraz wyburzenie takiego budynku to są ile tam pieniądze, to są koszty. I teraz ile mówię tych mieszkań, nie na przykład dostać, czy coś wie, jak to się chyba to chodzi w ogóle. Żeby ten budynek stał dalej, to trzeba ponieść jeszcze większe koszty. Bo on dzisiaj jeszcze jakoś wygląda. Słyszeliście państwo, przy remoncie dachu okazało się, że są pęknięcia stropu. Na razie jeszcze, nie wiem, papa trzyma, jeszcze nic się nie dzieje. Mamy poczekać, aż zacznie się wam spadać na głowę? Proszę bardzo. No ale świetnie. Ja wiem, że na parter spadnie na końcu. No ale proszę państwa, to jest tak. Jeżeli coś się robi, jest źle. Jeżeli nic się nie robi, też jest źle. To jest jakaś kwadratura koła, bo to, że jest taki, a nie inny stan techniczny, że nie ma izolacji pionowej, że stropy między kondygnacjami są stare 107-letnie. To, że część łazienek jest bez zgody i nie wiemy, czy jest właściwa izolacja i co w którym momencie się zdarzy. To, że nie ma odpowiedniej ilości kanałów wentylacyjnych, żeby zapewnić właściwy obieg powietrza w budynku, to też się nie liczy, tak? Jeżeli stałoby się nieszczęście, państwo by byliście pierwsi, którzy by mówili, czemu żeście nic nie zrobili, czemu żeście z nas stamtąd nie zabrali. No, proszę być konsekwentnym. Po to robimy to wcześniej, żeby nikomu się nie stała krzywda, żeby nikomu nic na głowę nie spadło, nie wpadł do sąsiada piętro niżej, bo strop nagle nie wytrzyma. Proszę państwa, to nie jest wyssane z palca. No. Panie prezesie, czy my wobec tego możemy żądać, wyprosić o wszystkie te dane na piśmie, podpisane przez nadzór budowlany? Ale nadzór budowlany... Oni przeprowadzili jakąś ekspertyzę. Prawda? Ocenili stan techniczny. Nie, nadzór budowlany tam nic nie przeprowadzał, to troszeczkę inaczej wygląda. Są przeglądy roczne, pięcioletnie wykonywane przez właściciela, zarządcę w zależności od... I bazujemy na tym i na potrzebach remontowych. Natomiast jeżeli państwo chcecie mieć informacje z nadzoru budowlanego, to każdy z państwa ma prawo wystąpić do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Chorzowie
wskazać, co ma sprawdzić, zapewne przyjedzie i to zrobi. I będziecie Państwo mieli bezpośrednio od niego, bez naszej pomocy. Mam takie wrażenie, że z tego budynku jest najgorszy... Jest takie znaczenie dziwiące. Proszę Państwa, proszę nie mylić ludzi mieszkających w budynku od stanu technicznego budynku. Ale stan techniczny, ja wiem, że to są dość... Proszę Panią, tak. Tu chodzi o budynku... Czy wiecie Państwo, ile budynków jest w trakcie wykwaterowania? Tylko, że nagle zaśmiemy... Ale kita działka ma jakieś znaczenie obecnie. Słucham? Kita działka ma jakieś znaczenie obecnie. Czy to nie jest to, co ja mówię, to nie jest akurat do Pana Prezesa. Działka ma zapisane w planie zagospodarowania przestrzennego swoje przeznaczenie i zapewne jest zapisana na cele mieszkaniowe z małymi usługami, jak się nie mylę, bo tak by pasowało co do otoczenia. Zapewne. Ja nie wiem, bo trzeba zajrzeć do planu. Jak mogę wejść w dyskusję, wie Pan, Panie Prezesie, no, wiemy, co wzburzył sposób postępowania i wniosek, tak jak Pan pokazał. W związku z tym chwila na temat tego, jak Rada pracuje. Jako Przewodniczący się wypowiem. Uchwała przygotowuje zazwyczaj Prezydent. W większości uchwał. Rada uchwala, jak ma większość, to Pan Prezydent uchwali wszystko, tak? No tak to po prostu działa. Jeśli ta uchwała, czy sposób postępowania ludzi denerwuje przy takiej ilości wykwaterowań, które my mamy, to ja po prostu proszę Pana Prezesa, niech Pan się zwróci do Pana Prezydenta, który jest tutaj inicjatorem tych uchwał i zmieńmy ten wniosek. Albo radni nawet możemy współpracować i zmienimy, żeby ludzi nie denerwować, bo wykwaterowanie jest masa, tak? Czy innych sposobów zamiany mieszkania, bo możemy to ładnie nazywać, jak chcemy. Natomiast to powoduje, że się ludzie wkurzają. I teraz jeszcze było powiedziane tak, koszty wyburzenia, koszty remontu. Znamy jedne i znamy drugie? Nie, pytam, bo było powiedziane koszty wyburzenia, koszty remontu. I teraz trzeba znać jeszcze, jedno i drugie. Jeszcze raz, Panie Radny, żebyśmy mogli zrobić tam jakąkolwiek modernizację i tak Państwo musieliby się wyprowadzić, chociażby ze względu na stropy. No proszę to zrozumieć. Ale to jest proste. Prezesie, więc możemy wystąpić na pewno koszty wyburzenia, już do tego przechodzę, będą mniejsze niż koszty remontu. Ale to jest takie założenie. Ale zawsze tak jest. Nie, przy, to no, jest przy... Ale zawsze jest. Przepraszam. I teraz tak, co do wniosku. Do tej pory nie mieliśmy ani jednego głosu co do tego, że wniosek o tytule o zamianę w takiej sytuacji jest niewłaściwy. Jest to pierwszy głos, Panie Radny. No tego mówię, że po prostu jeśli widzimy, że takie rzeczy się dzieją, jest to pierwszy. Takie wzburzenie. Bo nie było takiej sytuacji jeszcze, że taka sytuacja... Jest to pierwszy taki głos... Panie Radny... No nie wiem, Pan nie wie nawet, co ja chciałem powiedzieć, a już Pan... Jest masa budynków, które wysiedlamy, nie od dzisiaj. Forma wniosku, nawet jak my go zmienimy, to ten wniosek niczego nie zmienia. Oczywiście, to będzie tylko zmiana tytułu, nic więcej. Nie, ja zmierzam akurat do tego, że Państwo... Żeby nie było, że ja do czegokolwiek namawiam, nie? Jak Państwo dzisiaj złożycie wniosek, to ten wniosek nie jest zobowiązujący z Was, że Wy nie możecie z niego zrezygnować, tak? Ja składam wniosek, tak? Miasto mi będzie chciało przydzielić, więc tu Państwo nie ponosicie akurat żadnego ryzyka. Tak? Dokładnie tak. Składam wniosek, powiedzmy wniosek prośba, tak? O przydział mieszkania i teraz dostajecie propozycję tego, tak? I tu na tym zakresie ja nie widzę. Państwo, ja patrzę znowu jako radny, jako ten, że to jest, proszę Państwa, niekompatybilne. I tu w tym zakresie mówiłem na samym początku, że akurat bardziej w obronie Pana Prezesa, bo tu się powinno po prostu miasto być. Miasto, przede wszystkim miasto, a Pan jako zarządzający tą firmą. Tak przygotowane te lokale. Ja byłem akurat, bo jutro będzie spotkanie z Chorzowską, tak? Tak zwane Dumki Fińskie. Też jutro tutaj będziemy. I tam jedna Pani mówiła, że to nie generalnie tak nie powinno być, bo ona przeżyła to na własnej skórze, nie swojej, tylko chyba swojej, o swojej mamie mówiła, że też było cały ciąg domów wykwaterowanych, ale najpierw mi się wybudowało. I to było przygotowywane nie przez MZBN czy MPGL, bo sobie nie poradzi z tym, tylko miasto, tak? Wybudowało, tym ludziom z dużym wyprzedzeniem strategii to pokazało, że Państwa budujemy to dla Was. Nie remontujcie już, przygotowujcie. Ale to by była ta sama sytuacja. I to się nie da. Bo popatrzcie, pozwólcie Państwo, że to jeszcze pociągnę troszeczkę. Naprawdę ja tutaj trochę się uniosłem rzeczywiście, przepraszam bardzo. Jestem bardzo zmęczony, bo prawie 3 dni nie śpię, uczestniczę w bardzo poważnych rozmowach, w trudnej sytuacji. I sytuacja też wygląda tak. Dzisiaj Państwo musicie, no musicie, bo nie wiem, czy ten proces będzie następował, czy nie. Remontować lokal, tak?
To generalnie to wygląda tak, tak mi się wydaje w większości, bo ich nie ma, tak? Albo z tych pustostanów, które istnieją, ale są niesłychanie trudne techniczne, te, które istnieją, nie? Większość przynajmniej. Albo państwo czekacie, że się jakiś lokal opuszcza, nie? A nie wiem, akurat na moim osiedlu jedno z takich mieszkań jest. I one już jest trzymane, tym mieszkaniem. I tak, z jednej strony jak jest trzymane, to już NBG troszeczkę traci, tak? Bo nie ma wpływu, bo czekamy, żeby dać tym państwu, nie? Musimy w te mieszkanie zainwestować. Jak teraz jedna rodzina się zdecyduje i pójdzie tu, to jednej rodziny na tym budynku nie będzie, tam nikt nie będzie płacił czynszu. Bo gdyby wszyscy poszli jednym tym, to jest logiczne, tak? Jakie to będą naprawdę, te wszystkie koszty trzeba umieć starać się policzyć, bo nie wszystkie są wyliczalne oczywiście. Bo tak jak pani tak troszeczkę o ten temat zaznaczyła, tak? Po kawałku, jeden pójdzie za miesiąc, pójdzie, jeden pójdzie za pół roku, ale przez ten cały okres, powiedzmy 2 lat jakby tego wykwaterowania, będzie ponosiło to koszty, tak? Budynek będzie się niszczył jeszcze bardziej. I tu to trzeba po prostu pożyć, dlatego ja mówię, że tu trzeba po prostu władz miasta, powinien być ktoś tutaj z Urzędu Miejskiego, kto jest za to odpowiedzialny i wspólnie przyjąć strategię. Panie radny, świetnie. Jaka jest kondycja miasta, doskonale pan wie, że budować raczej ciężko ze względu na braki w środkach finansowych, więc robimy to, co możemy, czyli tam, gdzie budynki są, nie wiem, we wspólnotach mieszkaniowych są mieszkania, które się zwalniają i one, wiadomo, że to jest już inny standard, inny komfort, tam gdzie są wspólnoty i takie przede wszystkim będą proponowane między innymi państwu, gdzie będzie możliwość nawet wykupu tego mieszkania za chwilę. Staramy się uciekać od starych budynków, które przynoszą straty. To, że nie ma przygotowanego budynku, do którego będziecie państwo, inaczej, który widzielibyście państwo, że jest dla was robiony, gdzie dostaniecie swoje mieszkania, przykro mi, nie ma czegoś takiego, natomiast są mieszkania odzyskiwane, bo przecież ja podpisuję po kilkanaście umów najmu w ciągu tygodnia. Ta rotacja jest ciągle, ktoś umiera, ktoś oddaje mieszkanie, z innych przyczyn ono jest odzyskiwane, bo gdzieś przeprowadzimy remont i ustanie usterka, która je wyłączała z eksploatacji i eksmisje, które też przeprowadzamy od 2 lat bardzo intensywnie, powodują, że te mieszkania są zwalniane. I liczymy się z tym, że będzie to trwało troszeczkę dłużej, opróżnianie budynku i koszty. Jedyny koszt, jaki będzie ponoszony, to jest koszt opłaty w podatku. Bo jak państwo się wyprowadzicie, to wodę będziecie zużywać w innym budynku, za śmieci płacić w innym budynku. Czyli my tylko i wyłącznie będziemy mieli niewielkie koszty, jeżeli chodzi o podatki i tyle. Że się na danym lokalu ktoś nie będzie płacił czynszu o ten jeden lokal, drugi, trzeci. Dobrze, ale jeżeli mamy, panie radny, w perspektywie wykwaterowanie tego budynku, no to trudno, żeby tam wprowadzić do dnia, kiedy będzie wyburzenie kogokolwiek. Ja zmierzam do tego, żeby naprawdę określić, czy to jest absolutna konieczność, panie prezesie, o to chodzi. Z naszej perspektywy jak najbardziej tak. Pan wie, bo pan uczestniczy często w rozmowach różnych, czy z prezydentem, czy z Radą Miejską oficjalnie, bądź nie, że miasto robi wszystko, żeby pozyskiwać, tak? A my cały czas według tej teorii, według tych działań mamy tracić mieszkania. Panie radny, co jest bardziej ekonomiczne? Utrzymać 10 budynków o dobrym standardzie komunalnym, czy 15 o byle jakim? Ma pan alternatywę, nie mając pieniędzy jeżeli... w tej firmie? No bo nie ma pan pieniędzy. Dlatego staram się postępować racjonalnie i wygaszać budynki, które nie mają przyszłości. Mówiąc już tak brutalnie, bo ten budynek nie ma przyszłości. To nie jest budynek, w który warto inwestować. No proszę mi wierzyć, że to nie jest zła wola. Albo chęć zrobienia komukolwiek na złość. No. Przecież nie mieliśmy żadnego konfliktu, żebym nagle państwu robił na złość. No proszę państwa. No. Ale przepraszam, kto się spieszy? Kto się spieszy, proszę pana? Wy się zarządzacie jako zarząd PGR. Bo większość ludzi tam płaci. Ja straciłem nadzieję na teoretyczne opowiadania ze strony NPGL,
władz MPG i władz miasta straciłem nadzieję, bo tak jak powiedziałem, wcześniej starałem się o mieszkanie, żeby sobie poprawić na Szkolnej. Komisja odrzuciła mój wniosek. Dlatego dalej twierdzę, że straciłem nadzieję, że będziemy mieli, powiedzmy, standard mieszkania taki sam zaproponowany, jak mamy do tej pory. Nie będzie tak. Może czarno widzę, ale tu chodzi o ekonomię. To się wiąże z przeprowadzką, to się wiąże z remontem. To wszystko będziemy robili na własny koszt. Miasto nam tego nie da. Miasto powinno nam, z tego co przeczytałem w ustawie o prawach lokatora, powinno nam zagwarantować przeprowadzkę, powinno nam zagwarantować remont mieszkania, na który nas chce wykwaterować. Czy wy jesteście w stanie to zrobić? Tak, proszę pana, przecież o tym mówiłem jakieś pół godziny temu. O tym, proszę, ale ja mam do państwa gorącą prośbę. Momencik, za chwilę. Mam do państwa gorącą prośbę. Ja rozumiem. Z Chorzowskiej. Tak. Moment. Pani była u mnie i rozmawialiśmy. Dobrze, ale. Dobrze, za chwilę. Za chwilę. Mam gorącą prośbę. Słuchajcie państwo, ja wiem, że wami rządzą emocje. Zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast bardzo poproszę, żebyście państwo też słuchali, co ja mówię i rejestrowali to, bo to, co pan teraz powiedział, ja powiedziałem naprawdę pół godziny temu. O tym remoncie, może nie wspomniałem o pomocy w przeprowadzce. Moja wina. Natomiast Natomiast o przygotowaniu lokali mówiłem, tylko trzeba słuchać. Naprawdę bardzo poproszę słuchać. Ja zrozumiałam tego pana w ten sposób, że ten pan nie dostał tego mieszkania na Szkolnej tylko dlatego, że jego mieszkanie było po prostu... Ja nie wiem jakie było. Przepraszam, pani doktor, powiem jedno. Wniosków na mieszkanie na Szkolną było... Pani Ilono, ile było wniosków na Szkolną? Nie, to było mieszkań. No na każde mieszkanie, gdybyśmy przeliczyli, to było prawie 3 wnioski. No dobrze, że to były 3 wnioski na mieszkanie. Więc przepraszam, ktoś musiał nie dostać, no przykro mi. Ja zadałem jeszcze raz pytanie. Zadałem też pytanie, bo pan mówi, że ten budynek jest tak związany technicznym od dłuższego czasu. To półtora roku temu, kiedy ja składałam wniosek o wymianę okien, to ten budynek był w super stanie, że pan na taką inwestycję proszę mi pozwolił. Panie, ale to... Przepraszam, ale skończę. A miesiąc temu złożyłam wniosek o wymianę podłóg, bo chciałam sobie zrobić kafelki i nagle stan ten... Pani wyraża wtedy, a półtora roku temu budynek był w idealnym stanie, pan stwierdził, z tym jest tego wieku. Przepraszam, proszę mi wskazać, który moment byłby dobry, żeby państwa o tym poinformować. Nie ma, przepraszam, ani ja, ani pani nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo z państwa perspektywy żaden moment nie jest dobry. Żaden. Żaden. 3 lata temu, kiedy była ta pierwsza sytuacja, to wtedy... To nie było 3 lata temu, to było wcześniej. Proszę pana, 3,5 roku temu. Dokładnie 3,5 roku temu. Ja w tym też uczestniczyłem. Tak, i wtedy trzeba było nam powiedzieć, proszę państwa, ten budynek i tak idzie do wydłużenia. Proszę sobie nie robić nadziei, tylko o to odraczamy tam, nie wiem, o rok, o 2, o 3, a nie przepraszać, że to była pomyłka, że to nie numer, nie ten numer działki. Tak wie pan, wiceprezydent Karnas ładnie wyprowadził z Rady Miasta. Tego było wszystko, tak pan mówi, obiecywał, czy chcemy, czy tamto, no, czeka na przyszłość. Więc wie pan, 3 lata to nie jest dużo, bo jeżeli ja bym 3 lata temu miała tą informację, że proszę panią, proszę się wstrzymać, bo jednak my nie wiemy, co z tym budynkiem będzie, bo jest taki stan techniczny i taki, to ja, tak mówię, nie wymieniałabym okna, nie robiłabym remontu, tylko bym czekała, co dalej. A jeżeli ktoś nie mówi, przepraszam, to odstępujemy od tego, to dla mnie to jest sygnał, że mogę dalej prowadzić swobodnie działalność. Zatrudniać ludzi, mogę robić inwestycje, włożyć to pieniądze, na które teraz już nie mam pieniędzy, bo włożyłam ten lokal. Więc niech mi pan mówi, że każdy moment jest dobry, bo to nie jest. Nie, każdy moment jest zły, powiedziałem. Więc ale niech mi pan, stan techniczny nie pogorszył się w ciągu 3 lat nagle tak bardzo. Proszę panią, zdziwiłaby się pani, jak szybko może się pogorszyć stan techniczny budynku. Ale nie, ja nie mówię o tym konkretnym budynku, tylko jakimkolwiek innym. Ja się po prostu
Proszę panią, z dnia na dzień może się zdarzyć, że wyjdzie taka wada, że się posypie. A wtedy mielibyście państwo pretensje. Czemu żeście nas nie ostrzegali? Czemu żeście nie powiedzieli? Proszę panią, proszę panią. Ja naprawdę zdaję sprawę, że było zagrożenie życia, to o tym decyzji, że nie ma mowy w ogóle, nieważne czy tam mam zapach, czy cokolwiek. Proszę panią, powiem tylko tak. Tylko niech pan nie mówi, że w przeciągu 3 lat, bo ja mam, ja o nic nie mam pretensji, tylko o te 3 lata. Dobrze, mogę? Czy mogę? Bo już powiem pani tak. Całe zawodowe życie zajmuję się zarządzaniem nieruchomościami. Niczym innym się nie zajmowałem. Mieszkaniowymi zarządzam od lat 17. Widziałem rzeczy i przeżyłem rzeczy, które wydawałyby się niemożliwe. Bo dzisiaj stoi niby wszystko ładnie, pięknie, a jutro nagle dziura w środku. I proszę mi wierzyć, że jeżeli by się coś stało takiego, to tutaj jak my jesteśmy, państwo by wzięli za tyłki, składali doniesienia do prokuratur, nie wiadomo gdzie, dlaczego zaniechaliście działania. A jeżeli coś robimy i chcemy ubiec fakty, to macie państwo pretensje i rozumiem te emocje, jeszcze raz powtarzam, rozumiem, że coś robimy. Więc nie ma złotego środka. Każdy... To jest gdybanie, panie prezesie, bo do tej pory jest... Proszę pana, to nie jest gdybanie, to się nazywa doświadczenie. Zdarzyła się, panie prezesie, taka sytuacja, żeby to, co pan przed chwilą powiedział. Gdzie się nie zdarzyła, proszę pana? Przynajmniej w naszym bloku. No, ale nie mówimy o państwa budynku, mówimy w ogóle o tym, co się dzieje. Ale się tutaj co do odnośnie naszego budynku. Mówimy o naszym budynku, rozmawiajmy. A nie o tym, co powiedzmy ogólnie. A powiedzmy, że jego dzieciństwie na stanie było jakikolwiek remont tego budynku. Oprócz tego dachu 6 lat temu. Pani Basiu, jakie działania remontowe były na budynku oprócz dachu? Góry są grube, mieszkania są bardzo piękne. Proszę państwa, mieszkania są bardzo duże, kominy są zrobione. Wentylacyjny trakt jest, ale ja zaraz jeszcze jedno. Dużo pieniążków, wie pan, kosztuje nas i kosztowało awarie kanalizacyjne, kanalizacja zewnętrzna. Przecież państwo wiecie, jakie tam były ciągle awarie, tu sprzednia ta klatka, to jest non stop. Tam coś tam, to jest kanalizacja, wodociągi i ciągle samochody, przeczyszczania, to są nie samochody, wiecie pani słowo w sprawie tej kanalizacji. Ja za własne pieniądze całe Luły wymienił u nas w sieni. I chciał, żeby wymienić jeszcze kawałek, który był z piwnicy do dwóch. Ale pan musiał mieć powód, że chciał pan wymienić. No tak, to robiłem. Ale powiem pani do końca. Chciałem wymienić jeszcze kawałek do samego głównego tego odpływu. To wszyscy stwierdzili, że to jest niepotrzebne, niech pan już nie robi. Chciałem za własne pieniądze. Ale tu nie mówimy o instalacji, nie mówimy o instalacji w budynku, tylko na zewnątrz. No właśnie mówię o tym, że wychodzącą na zewnątrz. Ja wiem, o czym pan mówił. Nie, już poza budynkiem. Tak, ale nawet tą rurę powiedzieli w administracji, że nie trzeba. Po co? Nie trzeba. Za miesiąc, dwa sami żeście kopali tam dziura i wymieniali tą rurę. No to skoro my chcemy też sami coś zrobić, to nawet w tym przypadku nie ma zgody. Nawet w tym przypadku. Mówimy tu, że 6 lat temu był dach i już były problemy, tak? A pani 3 lata temu prosiła o wymianę okien i wszystko było. No ale to pokrywa. Ale dobrze, jeszcze raz. W którymś momencie trzeba podjąć decyzję. To czemu najpierw dacie decyzję na ten, a potem podjąć decyzję? Bo decyzję podejmuje się w jakimś konkretnym momencie, akurat on teraz nastąpił. Nikt nie jest w stanie pani odpowiedzieć na te pytanie. Gdyby na przykład, załóżmy, że nie będziecie mi takiego lokalu, jak mi by się spodobał, takiej lokalizacji, bo może tak być, tak, że jakieś tam bardzo boczne ulice mnie nie będą interesować, to co wtedy z podniesionymi kosztami, które ja wniosłam na ten lokal? Kto mi to zwróci? No to wyprowadzę się, powiedzę się, panią, bo stwierdzę, że tutaj nie ma czego szukać, będę nowo może najpierw spróbujemy poszukać, a potem będziemy rozpatrywali... Proszę panią, ja nie wiem. Nie jestem wróżką, więc nie jestem w stanie... Na waszą łaskę, czy mam szukać na własny koszt? Jeszcze raz, może tak. Najpierw państwo spróbujcie, potem krytykujcie. Bo jak na razie jesteśmy na poziomie gdybania. Jeszcze nikt nie dostał żadnej propozycji, ale już pan Olszewski wie, że na pewno będzie źle, nie do przyjęcia i nikt nie dotrzyma słowa. Jeszcze nikt nic nie spróbował, a już wie, że na pewno to się nie stanie. Ale proszę dać i nam... Powiem,
przepraszam, moment, skończę. Proszę dać nam i sobie szansę na to, żeby spróbować. Jeżeli nie wyjdzie, to wtedy będziecie Państwo mogli śmiało krytykować i mówić, że nie dotrzymałem słowa. Macie Państwo radnych, jest nagrywane, jest telewizor. Przepraszam, no. Halo, macie jeszcze jakieś wątpliwości co do tego, że staram się być odpowiedzialnym i wiedzieć, co mówię? Państwa, ja mogę, bo tu ja już też nie chcę tutaj za bardzo Państwa też zatręczać. Ja myślę, nie zapewniam na 100%, ale my tutaj z kolegą przewodniczącym, z innymi radnymi spotkamy się i być może z naszymi, musimy to rozpatrzeć w sposób formalno-prawny, czy w ogóle mamy takie możliwości wyjścia z inicjatywą do pana prezydenta, zorganizowania, nie wiem, czy to sesji, czy nawet zwyczajnego spotkania w temacie właśnie wszystkich wykwaterowań w mieście, które są planowane, a przede wszystkim tych, które w konsekwencji mają prowadzić do tego, że mają być budynki wyburzane, tak? Nas to bardzo niepokoi tutaj, bo być może niektóre rzeczy są zasadne, tak? Dlatego chcemy wiedzieć, że chcemy być odpowiedzialni za to i wystąpimy z taką inicjatywą i myślę, że jeżeli będą już wskazane lokalizacje, a Państwa lokalizacja też musi być w tym wszystkim wskazana, bo już jest brana pod uwagę, to przynajmniej jakiś Państwo przedstawiciel, żeby na tym spotkaniu uczestniczył i żeby wtedy już nie na zasadzie dobrej, złej woli, tylko po prostu pokazania dokumentów, budynek jest w dobrym albo złym stanie. Jeżeli jest złym, to jakie trzeba nakłady, a jakie nakłady będą miały, bo muszą Państwo przygotować, bo to wtedy są, proszę Państwa, konkrety, tak? I dzisiaj, ja tutaj też nie chcę żadną... Dzisiaj też na poziomie gdy Pani, to jest tak. No właśnie dlatego ja mówię, no dobrze by było, gdyby był przedstawiciel gminy, który akurat w tym temacie się zna, tak? Po stronie właśnie tych finansowych tych. I dlatego jak Państwa zachęcam, bo może to też, żeby znowu nie było, że polityka, bez tego 7 jest sesja Rady Miejskiej, a 8.30 proszę bardzo, będzie prezydent, skoro dziś pan prezydent. Ale czy nam wolno zabrać? Proszę Panią, w Państwa imieniu, jeżeli Państwa nie będą mogli mieć, ja nie mogę tego zagwarantować. Nie mogę tego Państwu, bo to się rządzi swoimi prawami. Taki wniosek zostanie poddany pod głosowanie i większość decyduje, ale będziecie Pani widzieć, jak Pani podniosą ręce, to są Państwo przedstawicieli. Ale nie ma ryzyka, proszę Panią, jeżeli Pani nie zostanie dopuszczona do głosu, a my na tej sesji też ja nie chcę, żeby to była rewolucja robiona, tak, na sesji. Po prostu na sesji może zwyczajnie paść wniosek, Panie Prezydencie, wnioskujemy o to, co powiedziałem przed chwilą, tak? Tylko żeby to było, żeby Pan Prezydent to słyszał. Ale na przykład jak załóżmy, że nie będziemy... Na sesji te mieszkania. Nie, to Pan Prezydent, no nie, ja właśnie nie chcę szukać mieszkań. Państwo mają mieszkania, oni nie chcą, żeby ktoś im szukał. O to chodzi. Jak Pan Prezydent rękami Pana Prezesa, czy innych fachowców w tym mieście powie Nowakowi i Państwu, proszę Państwa, udowodnię, ale to w formie dokumentu, że naprawdę nie wolno, że budynek naprawdę dzisiaj wygląda dobrze, jak Pani mówi, tam strop, tam coś pęknie. Państwo będziecie wtedy widzieli, tak? I nie będziemy Was musieli nas zachęcać do tego, tylko sami Państwo będziecie chcieli stamtąd iść, bo się będziecie czuli zagrożeni. Przepraszam. Ale jeżeli dokumenty pokażą coś innego, to będziemy szukać innych rozwiązań. Ja mam, Panie Radny, bo... Rozumiem pana zachęty co do uczestnictwa w sesji Rady Miejskiej Państwa, bo to wiadomo, nie będę kontynuował wątków politycznych, ale przyjacielem Pana Prezydenta Pan nie jest, co wszyscy wiedzą. Natomiast już mówię, co ma wspólnego. Już mówię, Panie Radny. Panie Radny, już mówię. Mówię, to było tylko dlaczego Pan zachęca, żeby Państwo wiedzieli. Ale, i nic więcej. Nie. Jeszcze Panie jedno, prezesie, ja sobie przepraszam, nie wymyśliłem tego przepraszam, problemu. Przepraszam, tylko jeżeli Pan Radny na poniedziałek Państwa zaprasza i wtedy ma pokazać się jakakolwiek informacja, papier czarno na białym, to on się nie pojawi, no bo przez piątek, sobotę i niedzielę jego się nie stworzy. Jeżeli Państwo chcecie, nie widzę najmniejszego problemu. Zrobimy wystąpienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i powiadomimy Państwa. I to będzie konkret, a nie wizyta na sesji. Bo nie wiem, o co chodzi. Przepraszam, Panie Prezesie, ale gdybyśmy my na przykład złożyli swoje pytania, które nas intrygują i nurtują, prawda? I każda rada sesji ma swój harmonogram. I w ramach interpelacji i zapytań radny może jak najbardziej przeczytać nasze pytania i wtedy albo oni udzielą nam informacji od razu, albo w określonym tam przez siebie czasie udzielą nam tej odpowiedzi na piśmie. Już, ja Państwu, mówiąc, o stanie technicznym budynku, mówiłem, jakie przesłanki mówią za jego wyłączeniem. Bo z reguły Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wkracza, jeżeli jest powiadomienie od inspektora, że nagle mu zaczęła ściana pękać, albo spada coś na głowę, albo jest dziura w podłodze, wtedy lokator reaguje. Natomiast my
staramy się unikać takich sytuacji i reagować wcześniej, zanim cokolwiek takiego się stanie, co zagrozi zdrowiu lub życiu. Stąd też, natomiast jeżeli Państwo chcą informacji od jakiegoś niezależnego, czyli od inspektora nadzoru, nie widzę problemu, żeby wystąpić. Jeżeli tylko, zresztą zapewne będziecie widzieli, kiedy przyjdzie, bo będzie musiał obejrzeć budynek, więc będzie widoczny na budynku. Przyjdzie, stwierdzi, wyda swoją opinię i będzie sprawa wtedy jasna. Ktoś niezależny to rozstrzygnie i powie, i nie wiem, Państwo wtedy uwierzcie albo nie. No bo ja już naprawdę tracę powoli i głos, i argumenty, żeby Państwa przekonywać, że to nie jest działanie na szkodę, a to jest działanie uprzedzające, żeby broń Boże nikomu się przez przypadek nic nie stało, gdyby stało się jakieś nieszczęście. Ale jak jest zagrożenie, to jest mogę zgodzić, ale na przykład miała być komisja, która stwierdzi, że zagrożenie jest i nikt na budynku nie pochodzi. Nie wiem, czy nic nie wiem o takiej komisji. Przepraszam, ale ja nic nie wiem o takiej komisji. Ja jej nie obiecywałem i nie rozmawiałem. Więc nie, ja odpowiadam, że ja na ten temat nic nie wiem. Ja mówię Państwu tylko tyle, że wiedząc o spękanym spękaniach na dachu, widząc co się dzieje wokół budynku, lepiej jest czasami dmuchać na zimne, odbyć mało. Bo dla mnie to jest mało przyjemna rozmowa. No, ja sobie zdaję sprawę z Państwa emocji i absolutnie się na nikogo nie obrażam, ani nie wiem, no nie mam do nikogo pretensji, bo to nie w tym rzecz. Rozumiem Państwa emocje, bo to jest mało przyjemne i komfortowe przeprowadzać się w ogóle, a to co mówiłem, a przeprowadzać się z musu, to już w szczególności. Dlatego też i Rada Miasta w swojej uchwale, i ustawodawca w ustawie w jednej i drugiej powiedział, że jeżeli wykwaterowuje się kogoś, mówimy tutaj oczywiście o tych wszystkich, którzy nie zalegają z płatnościami, bo to ich tyczy, bo tam gdzie są wyroki, zaległości, no to przykro mi bardzo, ale od tego jest sąd i wtedy jest pozew o zapłatę, eksmisję i do widzenia. Już kończę. Natomiast w takich sytuacjach jest przewidziana ta pomoc, o której tutaj mówiłem już wielokrotnie. Ja mam jeszcze jedno pytanie a propos mojego lokalu, bo ja mam ten lokal na innych zasadach, bo mam go poza przetargiem, bo to było przejęcie po moim szefostwie i uchwała mówi o tym, że tylko na 3 lata jest podpisywana umowa. I co 3 lata jest ta umowa odnawiana? Tak. Ona tam się w tym roku kończy we wrześniu. I pytanie... Pani Ilono, już. Pani Ilono. Ale ja się pana... Tak, ale tu pani... Pani kierownik wie lepiej ode mnie, więc wytłumaczy to o wiele lepiej. Jeżeli... Nie, pani, nie, no pani Ilono, bez przesady. Nie, proszę, rozumiem. Przepraszam pana, ja zadałam panu, dlatego pytam panu, bo ja się świetnie, proszę panią. I to sama odpowiedź, w zależności jaka będzie sytuacja. Proszę panią, jeżeli... konkretnej odpowiedzi. Więc ma pani ode mnie konkretną odpowiedź, że będzie Pani mogła wybrać w pierwszej kolejności każdy inny lokal i do tego czasu pozostanie Pani na tym lokalu. Do tego czasu, a nie mi Pan do tego czasu, ale tak Pan mówię, lokalizacje jakie są w Świętochłowicach? No, ale ja nie mam wpływu na lokalizację w Świętochłowicach. No to też Pan mówi, to Pan konsultował, no to będzie, możesz iść, może sobie szukać, nie wiem, w Chorzowie, w Katowicach. Ale co w przypadku, jeżeli nie będzie dobrej lokalizacji, nie będzie dobrego miejsca na to, żeby... Ale dajmy najpierw szansę po szukaniu. Przepraszam. A nie daj szansę nam, żebyśmy poszukali. Przepraszam. Proszę Państwa, jesteśmy, co już Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przed chwilą powiedział, jesteśmy na etapie gdybania. I Państwo... Ale Wy zaczęliście gdybać. Ale też musimy gdybać. Przed chwilą powiedziałem, że będzie Pani mogła zostać, dokąd nie znajdzie Pani lokalu. Tak? I Pan gwarantuje, że na każdy lokal... Nie będzie to skończyć. Nie będzie lokatorów, bo do września powiedzmy znajdziecie mi mieszkania, a ja lokalu nie znajdę. I Pan mi gwarantuje, że dopóki nie znajdę, to ja tam sama będę, tak? Proszę Panią, jeżeli będzie Pani odmawiała dobrym lokalizacją, to przykro mi bardzo. Proszę bardzo, co dla Pana jest dobrą lokalizacją? Może zadam jeszcze pytanie. W ten sposób można w ogóle nic nie ruszać, bo ktoś jeden powie, a mnie się nic nie podoba. Ale proszę Pana, bo ja
nie wiem, proszę panią. Ja wiem, na czym to polega. Tak samo jak ja dzisiaj. Organizacja będzie na przykład, nie wiem, ulica Cmentarna, a ja panu powiem, że nie, bo tam mi nikt nie przyjdzie. Bo ja bazuję, dlaczego o tym mówię? Ja bazuję na klienteli z tych piaśni, z tego osiedla. Więc nikt nie przyjedzie mi tam na taką, ja daję przykład tylko. Ja, więc rozumiem. Niech pan mi nie mówi, że to jest takie gdybanie, co ja wiem, pani, co dla mnie dobrze, to już. Pani Ilono, ile stał lokal na Katowickiej? Ten przy aptece, tam koło apteki. Przy Findera. Był tam taki wolny lokal, który stał i nikt go nie chciał. Katowicka jest dobrą lokalizacją, czy nie? Na przykład koło Tesco? Katowicka koło Tesco. Ale przy pana, gdzie koło Tesco? No tam jest fryzjer następny, tam jest fryzjer na fryzjerze, proszę pana. Ja patrzę pod... Jak to na Katowickiej jest fryzjer nadany na mnie, oczywiście. Ja patrzę pod kątem, gdzie ma, są moje usługi. I to jest, gdzie pan mówi, to ta lokalizacja, ale mówię, że nie. Dobra. Przepraszam najmocniej, bo tak zaczynamy krążyć no, wokół. Nie krążenie, to tak ale przepraszam, to znaczy, że mamy zostać tu do jutra? Bo o to mi chodzi. No, chciałem. Myślałam, że na tym spotkaniu padną jakieś konkrety. Ale co to jest, a co to jest konkret? Nie wiem, czy na przykład będę miała, nie wiem, listę. Tu jest lokal, taki lokal ewentualnie. Ale przepraszam. Przepraszam państwa. Takie spotkanie to nie jest po to, żeby wywiesić, nie zostało zorganizowane po to, żeby wywiesić listę lokali i wybierajcie sobie państwo, tylko żeby wyjaśnić przyczyny decyzji. Natomiast każdy z państwa indywidualnie musi już do tego podejść, no bo przecież tego się nie da zrobić, jak państwo tutaj jesteście, nie wiem, 10 lokali mieszkalnych dla przykładu i jest jedna pani kierownik. Jak pani sobie to wyobraża, załatwianie tych wszystkich rzeczy po południu? No jest to niemożliwe i nie po to zostało... Nie po to zostało to spotkanie zorganizowane. Dlatego zachęcam państwa, przychodźcie do działu eksploatacji i zapoznajcie się z tym, co jest w tej chwili wolne, gdzie można to zrobić. Jeżeli państwo powiecie, ok, tu mi pasuje lokalizacja, następnym etapem, tak jak na przykład w pani przypadku, będzie pójście do tego lokalu i rozmawianie, co pani przygotować pod pani działalność. Oczywiście bez montaży foteli, bo czy nie wiem, jak to tam się dzieje. Natomiast... Ale przecież nikt państwa nie będzie wyganiał stamtąd, żebyście sobie byli gdzieś zawieszeni w powietrzu, bo tu się jeszcze nie skończyło. No to jest chyba oczywiste. Nasza taka intencja, ale dalej nie widzę, żeby pan nas przekonał. Mi się wydaje, że ciężko będzie przekonać tych, którzy walczą o swoje. Tak jak wcześniej powiedziałem, tam już rodziny mieszkają kupę lat, ponad 30-60 lat. Ciężko jest stare drzewa przesadzać. Mówię tutaj o sąsiadce, która mieszka 60 lat i ma ponad 80 lat. I przez te wnioski, które pan państwa MPG przysłał, ona nie może spać po nocach, bo płacze. Tym bardziej, że nie może chodzić. To sąsiedzi mi pomagają, wychodzą mi po bułki. Jak taką osobę jesteście w stanie wypatrywać? Gdzie? Starych drzew się nie przesadza. Tak samo jest z nami, mieszkańcami, tak samo jest z działalnością gospodarczą. Tutaj słyszymy, że mają 18, 19, 20 lat. My po 30, 40 lat mieszkamy, są rodziny, które mieszkają po 45 lat. Zmierzam do czego? Żeby znowu nie wyszło, że coś źle wychodzi. Zmierzam do tego konsensusu. Bo ten budynek, on ma ma porządne cegły, stare, grube mury, jest osadzony bardzo dobrze. Można przyjść do piwnicy i zobaczyć, jakie podstawy, jakie fundamenty ma. Jak jest wyremontowany. I zmierzam do tego, czy czasem nie warto włożyć pieniądze w remont tego budynku, wymalować elewację zewnętrzną i zostawić tych lokatorów spokojnie, se dożywają tamtych lat, które mają. I wymienić, powiedzmy, te kominy na podłączenie do tej nitki ciepłowniczej. Jest to do zrobienia, tylko trzeba po prostu chęci i zaangażowania. Są lokatorzy, owszem, zgodzę się z tym, że jest zadłużony, jeżeli, bo pan wie więcej na temat zadłużenia ode mnie na pewno. I zgodzę się z tym, że są zadłużenia, ale na to też jest sposób. Są lokatorzy, którzy płacą regularnie czynsz. Ja płacę tam ponad 28 lat. Czynsz regularnie i nic z tego tytułu nie mam za ten czynsz, który płacę.
bo nawet jeśli proszę, żeby pomalowali klatkę, nie pomaluję. Proszę, żeby mi okratowali okienko ze strychu, bo mi gołębie tam siadają, zwykłą siatką drucianą. Nie zrobią mi tego. Dlaczego? Dlatego, że płacę regularnie czynsz. Bez przesady. Bez przesady, proszę pana. Proszę mi wierzyć, że brakuje pieniędzy na podstawowe zadania remontowe. Na remont dachów i inne rzeczy, które są niezbędne do zrobienia. I powiedzmy, ja już mówię, i tych pieniędzy nie brakuje dlatego, że tutaj się je, nie wiem, gdzieś tam zakopuje w błocie, czy wyrzuca w to błoto, tylko dlatego, że one nie wpływają od mieszkańców naszego zasobu w procentach, jakie państwu powiedziałem. I co praktycznie co miesiąc taka informacja właśnie po to, żeby podnosić świadomość, jest puszczana do państwa poprzez różne informatory. A teraz to jest, miasto tak też stoi czasowo. Bo nie też stoi z tego, co pan mówi. A tu na przykład się dowiaduje, że my tutaj pojedziemy wszyscy i pan kupujemy prezentowi jak to za 10 tysięcy. Proszę pana, ale ja mówię o swojej działce, bo moim zadaniem jest utrzymać budynki mieszkalne w stanie jak najlepszym, ale momencik, ale to są inne pieniądze. Tylko i wyłącznie z czynszów, z tego co wpłacają lokatorzy, no, z tego się utrzymują takie firmy. Miasto może ewentualnie pomagać tylko, żeby jeżeli jest trudna sytuacja. Natomiast głównym przychodem są państwa czynsze. Państwa, wszystkich tych, którzy mieszkają w naszym zasobie. A jeżeli 40% nie płaci w ogóle, to trzeba za wodę zapłacić, za śmieci zapłacić, podatki zapłacić. Zostają grosze na remonty. Dlatego musimy racjonalizować wykorzystanie budynków. No przykro mi bardzo, ale tak to jest. Ale pan na pewno mógł kontakt z panem prezydentem. Zobaczymy, bo pan nie umie przekonać, tak? I ktoś stoi, stoi inny, że nie ma pieniędzy, i tam będzie miał auta, na przykład w Jeremii na remonty mieszkań. A co to jest możliwości? Jeżeli można, to opowiem. Wielokrotnie miasto było wywołane do aplikacji, między innymi przez panu radnych, więc chętnie odpowiem się za Adam Myszor, jestem pracownikiem Urzędu Miejskiego w Świętokłowicach i tak jak panowie radni, jestem tutaj gościem i chcemy państwu jak najwięcej informacji udzielić. Tak tutaj prezes słusznie powiedział i dobrze, że przeprosił, bo rzeczywiście kolejność być może nie jest taka, jaka być powinna. Jeżeli chodzi o wsparcie miasta dla MPGL-u, panowie radni wiedzą, że w 2016 roku przekazaliśmy ponad 5,5 miliona złotych na podniesienie kapitału zakładowego, czyli konkretny grosz z miasta dla MPGL-u. Było tak? Było tak, potwierdzają radni. 2017 roku w budżecie jest przeznaczone na budowę nowych mieszkań? Powiedzieli tu Państwo, że zapytali Państwo, że ubiegaliście się o mieszkania na szkolnej, tak? Okej. Okay. Jest na 2017 rok. Zarezerwowaliśmy 190 tysięcy na projekt nowego, powtarzam, nowego budynku w centrum. Jak pan wierzy się głosowania z budżetem 2017? Ja się wstrzymywałem. W jaki sposób radni głosowali? A propos tego mieszkania, bo ludziom się chwali na webdawie. Niech mi pan odpowie. 190 tysięcy na mieszkania, a 200 tysięcy na mieszkanie. To jest polityka, tak? A tu. Panowie, to, że mówicie głośno, to nie znaczy, że macie więcej racji. Nie, bo ja muszę spokojnie się odnieść do tego, panie naczelniku. Naprawdę spokojnie. Politycznie do tego, jakbyśmy głosowali za budżetem. Ja się wstrzymałem ze względu na to. Wstrzymał się pan za 190 tysięcami na projekt na nowe... Nie, panie. Tak, to jest fakt. Jeżeli chodzi o budynek na szkole, to jest bardzo sytuacja. Parę milionów dla tej instytucji. Ale w dłuższym razie pan prezydent byli temu przeciwni. Bo ja tu jestem po to, żeby odpowiadać na pytania mieszkańców. Spokojnie, bo było tutaj pytanie odnośnie do szkolnej. No wszystkich rzeczywiście nie można tych mieszkań na szkolnej konkretnie dać, ale a propos remontu starych budynków, tak mamy tutaj 1910.
Myślę, że najlepiej w Wydziale Inwestycji i Spraw Budowlanych dowiecie się Państwo, jak wygląda remontowanie takiego budynku, który właśnie jest z okresu początku wieku. Jest to naprawdę bardzo ciężka sprawa. Część rzeczy wychodzą dopiero w trakcie remontu i to jest naprawdę potężne pieniądze. Bardzo często też tu jest przywoływane spotkanie sprzed 3 lat, pan prezydent Karcz. To też nie jest, szanowni Państwo, tak, że dzisiaj przychodzi prezes do pracy, wyciąga teczkę, kładzie kawę i mówi, no to dzisiaj burzymy Krasickiego 5. Ale nie to jest naprawdę, spokojnie, to jest naprawdę trudna decyzja i to, że 3 lata temu czy 4 szukaliśmy pewnego rozwiązania, tak, to też to jest właśnie dlatego ukłon w Państwa stronę. Szukamy rozwiązań tak długo, jak się da. Dopóki się, jeżeli dochodzimy do momentu, że się nie da, szukamy lokali zastępczych. Oczywiście. Idealnie by było, żebyśmy... Ale na tym spotkaniu byłam, naprawdę, bo gdyby pan wtedy odpowiedział, pan wiceprezydent Karcz, że jest taka sytuacja, że nie jest w takim stanie technicznym, że zobaczymy, co się da zrobić, to inaczej byśmy rozmawiali. Ale pan... Proszę pana, to pan nie wiedział, jaki był stan techniczny 3 lata temu, jeżeli on powiedział, że zaproponuje nam podłączyć do nitki, o elewację. A tak było robione w tej lotce. To nie pan też nie powiedział, że to 3 lata temu musieli nie wiedzieć. To było tam dzisiaj pod dywan sprawy. Nigdy nie ma dobrego momentu na to, żeby zrobić takie przedsięwzięcie. Ale można było nas przygotować do tego. I to się zgadza. Ale to się zgadza. Oczywiście. Tak działa właśnie rada. Przepraszam najmocniej. To jest właśnie ten moment pod tytułem zaczynamy, przygotowujemy. Nikt nie mówi, nie wiem, do końca roku macie Państwo opuścić budynek. Ale inaczej. Chodzi o to, że te 3 lata temu, tak jak tu Pani powiedziała, starczyło nas nie uspokajać w ten sposób pismami, z podziękowaniami, z przeprosinami, z mapkami, tylko trzeba było zapewnienie z rysowaną mapką i jeszcze innymi rzeczami, ale wystarczyło powiedzieć nam, proszę Państwa, niestety będziemy musieli ten budynek wysiedlić, będzie to czas, to co teraz Pan mówi, będzie to jakiś czas, wtedy myśmy po tym zapewnieniu, że się nic nie dzieje, robimy następne inwestycje. Dla nas malowanie, podwymiana okien. Przepraszam, okej, okay. Inaczej, przepraszam, powiem jedno. W tej chwili inicjatywa wyszła z naszej strony i ja mogę to teraz Panu powiedzieć. Dlatego wyszły te pisma i wszystko, i jest to spotkanie, i dlatego rozmawiamy. To jest właśnie ten początek, ponieważ inicjatywa jest z naszej strony i my możemy, ja wiem, o czym ja mówię, wiem, co jest. No przykro mi bardzo. No. Ta sama sytuacja. No nie ta sama. No, ta sama. Pismo, proszę oddać, okay. Będzie. Pod tym względem, okej. Jak jesteśmy okay. Na Radę Miasta, nagle ale jeszcze mało wyprowadzono nas. Ale jeszcze nie, bo 2 godziny wcześniej byli wybrani naczelni, która nam mówiła, że na pewno dojdzie do wyburzenia, bo się nic nie da zrobić. Po 2 godzinach schodzimy na Radę Miasta i w ciągu 2 godzin jest pismo redagowane z przeprosinami. Ale przepraszam jeszcze raz, najmocniej, ale nie mam z tym nic wspólnego, rozmawiamy, ale nie, ale przepraszam, proszę Panią, ja tylko coś powiem. Jeszcze raz, bardzo poproszę o uspokojenie emocji, to jest na dzień dobry, nie przekrzykiwanie się i zrozumienie jednego. Dzisiaj mamy koniec marca 2017 roku i dzisiaj rozmawiajmy o tym, co jest dziś, a nie o tym, co było 3, 4 albo 5, 10 lat temu. Bo możemy wracać do historii i mówić, że jakby ten budynek w 1910 roku został wybudowany, to on był piękny, on świecił, normalnie mieszkało się tam elegancko. Przepraszam. Ja prosiłem przed chwilą, żeby się nie przekrzykiwać. To jest śmieszne, co pan mówi. Nie, ja tylko... Jest to śmieszne. Proszę panią... Bo my pojechaliśmy na Radę i zostaliśmy delikatnie, bardzo delikatnie, szybciutko wypowiedzi. Ale ja nie mówię. Z obietnicami, ze wszystkim, po czym żeśmy przyszli, ludzie do domu, my do pracy, inwestycje, wszystko. I teraz co my mamy z tym zrobić? Ja zainwestowałam w firmę,
zadłużony, rozwinęłam się, olbrzymi kredyt i za chwilę zostanę z niczym. Mam troje dzieci z olbrzymim kredytem i co mam iść do Biedronki pracować po 16 latach mojej praktyki? Bo gdzie pracę znajdę? Proszę mi powiedzieć. Lokalu mi nie zapewnicie teraz takiego, jak ja mogę, bo ja nie dostanę na tyle kredytu, żeby to na nowo budować. A jak ja mam pewność, że mi ta moja klientela przyjdzie, która do mnie chodzi od 16 lat? A teraz jeszcze jedna rzecz. Skoro tak przebija przez Państwa taka troska o nasze bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo wszystkich lokatorów, to proszę mi powiedzieć, dlaczego na przykład jest tyle pustostanów, już nie ma tam lokatorów, pustostanów. Wystarczy się przejść na ulicę Szkolną, wystarczy pójść do Lipi, gdzie jest zadaszenie takie drewniane, człowiek z przykurczem przechodzi, żeby cegła na głowę nie spadła i one stoją. Od lat stoją i nikt nie wyburza. A dlaczego one stoją, a ten musi być już? Bo ten jest gorszy, on stara i będzie szkadza. Już. Najgorszy w Lipinach, w tej części, o której Pani mówi, czyli w okolice Barlickiego, na północ Świdra na przykład, to są budynki w większości prywatne, które gmina odziedziczyła po jeszcze w starej komunie i niestety nie zgłosili się właściciele, albo umarli, albo nie są zainteresowani. Niestety w te budynki ani inwestować w tej chwili, ani nawet nie można ich wyburzyć, bo to... To jeszcze, a na Szkolnej jest który taki? Na Szkolnej? Gmina na rogu z Wyzwolenia, tak? Tak, jest. Końcem ubiegłego roku chyba gmina dopiero przejęła od właścicieli ten budynek. On był też budynkiem prywatnym i z tego co wiem, jak dobrze pamiętam, został przejęty formalnie końcem ubiegłego roku przez gminę, ale w takim stanie, w jakim był wcześniej, był cały czas budynkiem prywatnym. No tak, ale tam nikt nie mieszka, prawda? Ale jasne. Rzeczna, pocztowa 15, czyli ten przy... Budynek na Rzecznej, który był eksmitowany, też tam było zagrożenie, tam było podmywane coś tam przy trawę. Pocztowa 15, no. Nie pocztowa, Rzeczna. Rzeczna? Który? Tam była kiedyś pizzeria, tam potem gdzie musi się wyprowadzić, bo była wielka dzisiejsza stoi, jest zamieszkały. Jest wysiedlany. Ale tak mówię, tam też taka... To nie jest wyzwolenia. Ale nie, gdzie pizzeria? To jest na Mijance. Tam ma gdzieś pizzeria, jak tam tak samo było. Naprzeciw to jest... I teraz ten budynek stoi. Katowicka 36? Ale tam to Proszę Panią, został sprzedany i jest prywatny inwestor, jeżeli to jest ten, o którym my mówimy. Widzi Pan, ale przez miasto było zakwalifikowane, że jest do wykwaterowania, bo zagraża. To znaczy, że chyba nie był w takim złym stanie, jeżeli ktoś podjął się kupna budynku, wyremontowania i tam po prostu są ludzie tego typu, to coś jest chyba tutaj nie tak. Może dla mnie to jest... Proszę Panią... Ja mam taką propozycję, wstrzymajmy się, bo tutaj... Dokładnie, to już mówiłem wcześniej, że mielimy to samo. Poczekajmy, co się wydarzy. W przyszłym roku są wybory samorządowe. Przyjdzie nowa władza. Będziemy z nimi może inaczej rozmawiać, jak z obecną władzą. Mają o was złe zdanie. Sorry, to żart. Ale tam się dało nazwiska, wie pan, prezydenta na wiceprezydenta, bo tu na kolejny. Może zostaną Przepraszam, tutaj sobie pozwoliłem na drobną uszczypliwość, że macie złe zdanie o opozycji. Państwo. To jest przykre, że ja wiem więcej o opozycji niż o Różowie. Tutaj większość swojego życia. Ja wiem, 6 lat temu bym wiedziała, to bym po prostu nie podjęła żadnej działalności gospodarczej. Gdyby człowiek wiedział, że się przewróci, to by się położył. No jejku. No. Jakbym wiedział, że wzbudzi to takie emocje u Państwa, to najpierw byśmy odbyli tą rozmowę, potem by było działanie. Świetnie, ale proszę mi wierzyć, że nie jesteście Państwo jedynym budynkiem, który podlega wykwaterowaniu i nigdy dotąd nie wzbudzało to żadnych wielkich emocji, aż takich jak u Państwa. Więc to jest tak samo, przepraszam najmocniej, nie przekrzykujmy się i nie wchodźmy jeden drugiemu w zdanie. Tak samo jak z tym wnioskiem, że Pani zauważyła, że jest o zamianę. To jest dokładnie
pierwsza osoba, która zwraca na to uwagę. Tak samo jest i pierwsza państwa reakcja, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie i całe działanie, które reprezentuję, że wzbudza to takie emocje. Z innych budynków nie było emocji, a wysiedlamy w tej chwili z państwa budynkiem bodajże 16. Powiedzieć, chociaż nigdy nie lubię na ten temat mówić, bo to jest moja osobista sprawa i moja osobista tragedia. Ja mam dorosłego, niepełnosprawnego, intelektualnego syna i ja muszę się nim opiekować do końca moich dni. I proszę pana, dla mnie w tej chwili na przykład zainwestowanie pieniędzy w nowy lokal, to jest dylemat. Albo tutaj, albo tutaj. Pani swoicę na pewno też. Nie wiem, co by pan wybrał, czy pomóc synowi, pomagać synowi, czy ładować pieniądze w coś niepewnego. Ciężko mi o tym mówić, ale proszę się nie dziwić, że emocje, wie pan, sięgają zenitu. Na początku ja powiedziałem, że rozumiem państwa emocje. Ja wiem, że wie pan, w interesach takich to nie ma sentymentów, ale tu są wszyscy ludzie. Ludzie, którzy coś przeżywają, coś tracą, muszą wybierać przed mniejszym złem czy większym, więc proszę się nie dziwić na tym. Ale ja się nie dziwię i mówiłem to niejednokrotnie dzisiaj, natomiast kierowanie się tylko emocjami też, przyzna pani, no, nie jest najlepsze, prawda? Gdybyśmy nie liczyli się z państwem, to nikt by z państwem nie rozmawiał, bo abstrahując, gdyby to był prywatny właściciel, przykro mi bardzo, ale nikt by z państwem nie rozmawiał. Podjąłem taką decyzję i co? I to jest moja decyzja, koniec. Przepraszam, ale tak to działa. Tylko dlatego, że budynek jest gminny. Tylko i przede wszystkim dlatego, że jest gminny, jest możliwość, macie Państwo ten komfort, że prawo stoi za Wami. I Wy możecie sobie wybierać wręcz, a my mamy obowiązek Państwu dostarczyć. To jest naprawdę duży handicap. Bo gdybyście Państwo mieli swoje mieszkania, lokale w budynku prywatnym, kogo by to interesowało? Nikogo. Proszę mi wierzyć. To nie jest żadne usprawiedliwienie, żeby nie było. Tylko proszę sobie też wziąć to pod uwagę. Ale dlaczego nie rozważyć sprzedaży tego budynku na rzecz lokatorów? Tak. Właśnie o to chciałem zapytać. Bo ja kiedyś złożyłem propozycję. Być może okaże się, że 100% przepraszam. Najemców zdecyduje się na zakup. No myślę, że 100% nie, bo... Ale ja wiem, bo mam wyroki eksmisyjne, więc wiem. Więc mogę powiedzieć, że wiem, że nie 100%, to jest raz. Dwa, inicjatywa jest po państwa stronie, nie po mojej. Przepraszam, no. Szukamy wspólnie rozwiązania. Przepraszam, no. Tak samo chcę, żeby pan te spotkanie zorganizował. Panie przewodniczący, przepraszam, że tak, przepraszam, że... Bardzo cieszę, pan zorganizował, bo nie traktuje pan ludzi przedmiotowo i o to właśnie chodzi. Jedna rzecz, proszę państwa. To nie MPGL sprzedaje mieszkania, tylko gmina. Więc państwa inicjatywa, wnioski i wszystko inne. Przepraszam, jest momencik. Jak to się mówi, nieznajomość prawa nie chroni w żaden sposób. To, że państwo, proszę nie mieć za złe tych słów, które teraz powiem, ale już jestem trochę zmęczony i nie znajduję lepszych. Jeżeli państwo nie interesujecie się rozwiązaniami prawnymi obowiązującymi w gminie, dotyczącymi najmu lokali mieszkalnych, czy usługowych, czy jakichkolwiek innych. Jeszcze raz przepraszam za to słowo, nie interesujecie się. Ale ciężko mi jest już pozbierać tak myśli, żeby powiedzieć to w sposób inny. Nie miejcie pretensji o to do mnie, czy do kogokolwiek innego. Przepraszam, ja mogę podpowiedzieć, nikt do mnie nie przyszedł, nikt nie zapytał. Moment, już. Jest taki przepis, że na przykład jeżeli jest w budynku mieszkania socjalne, to tylko gminy nie proszę Państwa. Ja bym nie wykupiła ten lokal, bo byłam zainteresowana, ale budynek ma status socjalny i nie mogę... Ma taki status. No więc, zgadza się. Więc jest przeznaczony na lokale socjalne. Tylko nie mamy takiego... Dobrze, a ile osób z Państwa interesowało się i złożyło wniosek? Ja się interesowałem, Panie Prezesie. Jedna osoba, tak? Powiedziano mi nie tylko, dwie. Bo tam jeszcze była Marzena Krzysiekowa. No ja się na lokalnie to, co Pani tutaj Karina powiedziała, że to jest przeznaczony budynek jako mieszkanie socjalne i z tego powodu nie można wykupić. Druga rzecz, pytałem się o teren przed budynkiem, o teren, gdzie żabinia na garaż, blaszany ciężar, blaszany postawić. Poszedłem do
Wydziału Architektury u nas w Urzędzie Miasta i rozmawiałem z ówczesnym pani naczelnikiem, nie wiem, kto tam teraz jest naczelnikiem, i zapytałem się, proszę, ja mogę wydzierżawić tam, powiedzmy, pod teren, pod garaż i będę płacił dzierżawę czymś. Ona mi powiedziała, absolutnie, niech pan o tym zapomni, z tego względu, że ten teren jest przeznaczony pod inwestycje, pod drogową trasę średnicową razem z uroczystym. Nie wiem, ja się tym nie zajmuję, przykro mi, ja panu nie odpowiem na to. To nie jest moja działka, ja mogę odpowiadać na tematy, którymi się zajmuję, a to nie jest mój temat, przykro mi. Proszę nie oczekiwać ode mnie odpowiedzi, jestem złym adresatem. Dlatego proszę państwa, tak jak powiedziałem, się już za bardzo powtarzamy, przepraszam bardzo, że to mówię. Naprawdę, to więcej, na więcej pytań odpowie tutaj władza miasta. Naprawdę, no trzeba po prostu, czy to zrobicie państwo sami, czy my, bo naprawdę ja to jestem daleki od tego. Państwo nie jesteście przede wszystkim mojej dzielnicy, za przeproszeniem. Jeżeli ktoś ma patrzeć na to, patrzeć, wiesz, bo zarzuty były, że to jakąś politykę uprawiam, czy coś. Nie, jest akurat nie z państwa strony. Proszę państwa, możecie złożyć wniosek, bo to naprawdę myślę, że wiele zmieni w państwa myśleniu, jeżeli władza miasta przedstawi państwu wiarygodne dokumenty potwierdzające, że naprawdę jest taka zła sytuacja tego budynku. Tak? Bo to, co pan mówi, pan prezes, że nigdy dotychczas się nie spotkał z takim problemem ludzi wykwaterowanych. Ja nie wiem, jakie to były budynki, ale mogę domniemać, że było to w takich sytuacjach, że ludzie byli wykwaterowani z budynków w naprawdę fatalnym sytuacji. Tak? Ja znam swoją część dzielnicy i trochę miasta, zresztą miałem bardzo dużo rodziny w mieście. Proszę państwa, ja znam budynki zdecydowanie gorsze. No właśnie, on to też chodzi, że są... Oczywiście, ja bym tkwi w szczegółach, ja mogę nie wiedzieć, tak? To, co pan prezes mówi, czy tutaj pani kierownik mówi, że czasami są te wady ukryte gdzieś, tak? Ale to pokażmy to. Pokażmy to, tak? Nie, że ktoś tam to zrobi, ktoś tam myśli. Pokazujemy, jest wada, a jeśli jest wada, jeśli ona jest, to pokażmy, że naprawa tej wady, tylko tej wady, nie? Bo ona rzeczywiście w konsekwencji będzie się starzała, zagrozi państwu bezpieczeństwu, to idźmy w kierunku tylko naprawieniu tej wady. I ile to będzie kosztowało miasto, nie? Że tą wadę naprawimy, państwo nic innego w sumie nie wnioskujecie, nie? Czy to będzie mniej kosztowało niż na przykład te wszystkie procedury wykwaterowania, remontu tych wszystkich mieszkań? To są zmieszkania. To jest logiczne. Koszty wyburzenia, koszty remontu. No ale to, jejku, tak zastanawiałem się, panie przewodniczący, proste. Ile kosztowało szkolna 10? 1,5 miliona? Wyburzenie, ile będzie kosztowało? 150 tysięcy? Ale mówisz o remoncie, tylko nie... Ale ja mówię o remoncie. Remoncie, o remoncie. 2600, no jeszcze lepiej, 2600. Ale budowa mieszkań. Budowa mieszkań. Nie, nie. Ja mówię o szkolnej 10. Remont starego budynku. No, dotacja, nie dotacja, to nie ma znaczenia w tym momencie. Tam była zmiana przeznaczenia, to było zupełnie co innego. Chodzi o sam koszt. Przygotowanie budynku tak, żeby spełniał jakieś warunki, jak to się ładnie mówi, XXI wieku, to kosztuje, niestety. I nie obejdzie się bez wyjścia z tego budynku. Proszę to też zrozumieć. Jeszcze raz nawiązując do tego, o czym pani mówiłem wcześniej, nigdy nie jest dobry moment, ale kiedyś musi on nastąpić. No przykro mi bardzo. Zawsze ktoś znajdzie argument na nie i będzie przekonywał do swoich racji. Natomiast kiedyś trzeba tą decyzję podjąć i akurat jest ona podjęta teraz. Proszę państwa, gdyby nie było dobrej woli, to nie rozmawialibyśmy dzisiaj. Nie tłumaczyłbym państwu. Proszę pana. Tak też można to sformułować. Świetnie. Nie sądzę, nawet gdyby tych przepisów nie było, nie sądzę, żeby ktokolwiek, jakakolwiek władza gminna pozwoliła sobie na takie działanie, żeby lekceważyć swoich mieszkańców. Nawet gdyby tych przepisów nie było. A na pewno ja się nie kieruję niczyją szkodą i nikomu nie chcę robić na złość. Proszę to zrozumieć. To nie jest jakieś działanie, żeby komukolwiek zrobić na złość, tylko to jest konieczność, która wynikła tu i teraz. Przykro mi bardzo, że to państwa dotknęło. Jeszcze raz mówię, że rozumiem państwa emocje. Tak jak zadeklarowałem, każdy z państwa będzie miał propozycję lokalu. Co do szczegółów przygotowania technicznego tego lokalu, będziemy już niestety rozmawiali indywidualnie, bo to się grupowo nie da zrobić. Więc tak jak tutaj pan radny Nowak mówił, nic państwu nie szkodzi złożenie tych wniosków, bo to do niczego nie zobowiązuje. To daje nam pewną informację,
jakich lokali mamy dla Państwa szukać. I to jest jedna rzecz. Potem będziecie Państwo mieli propozycje i będziecie mogli wtedy wyrażać swoją opinię na temat konkretnych propozycji. Tak, proszę Państwa, wygląda to na dziś. Jeszcze my zwrócimy się, tak też jak zadeklarowałem, do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, żeby przeprowadził tam wizję i sprawdził, jaki jest dokładnie stan techniczny i wypunktował wszystkie wady budynku grożące niebezpieczeństwem utraty zdrowia lub życia przez kogokolwiek przybywającego w budynku lub jego pobliżu.